Cześć, z tej strony Żuraw.pl, witam serdecznie na kolejnym strumyczku. Gramy w Ze w Cthulhu 7 edycję i kontynuujemy przygodę Tajemnica Czarnego Sarkofagu. Ze mną są moi dzisiejsi gracze, czyli zaczynamy od Rafała, a.k.a. Zaraza, który będzie wcielał się w Gertrudę Jastrzębską. Dzień dobry. Później jest Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone. Reprezentantka kanału Zębatka, która będzie się wcielać w Kazimierza Macharzewskiego. Witajcie znowu. Później jest Michał Ksaszers, który będzie wcielał się w profesora Jarosława Jastrzębskiego, ojca Gertrudy. Ma się mam. I na końcu jest Bleddyn, który będzie wcielał się w kaprala Stanisława Wolpe, ochroniarza ekspedycji. Cześć. Który ostatnio... Na ostatniej sesji popisał się bardzo zgodnymi ze swoim zatrudnieniem aktualnym popisowym numerem zniszczenia dwóch ciężarówek. Ale... Nikt mnie nie powstrzymał. No, ciekawa reakcja była. Okej, okay, dobra, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Puszczam music, więc jak coś, to sobie tam proszę wyciszać. Kto nie lubi. I prosiłbym was o przypomnienie, co się działo na ostatniej sesji, tak mniej więcej, chociaż żebyśmy sobie przypomnieli nawzajem i widzom przy okazji. Zerliśmy do Peru, rozbiliśmy obóz, odpoczęliśmy chwilę, następnego dnia z ranka pojechaliśmy do świątyni. Generalnie jest miejska, lokalna legenda, w sumie nie miejska, po prostu lokalna legenda o niejakim Anchanchu, który jest demonem świątyń, kopalń, jaskiń i wszystkiego, co się dzieje pod ziemią. I jak żeśmy zaczęli grzebać się w świątyni nieopodal, to bardzo to pasuje do tego, że w środku siedzi Anchanchu. I mieliśmy jakieś tam, nie wiem, chyba 20 wielkich urn pełnych złota, czy coś takiego. Dużo poroży, jelenia pampasowego, trochę krwi i ogólnie wszystko, co idealnie składa się na rytuał. Zaczęliśmy tam wchodzić, zaczęliśmy krążyć, bardzo dużo pułapek nas złapało. Pana Wolpe przysypało bardzo dużo piasku, mało nie zginął, trzeba było go ratować. Potem stwierdziliśmy, że może na dzisiaj dość rewelacji, wróciliśmy. Każdy z nas miał jakieś koszmary z tego, co pamiętam, no i po w trakcie tych koszmarów podczas nocy najpierw pan Wolpe się wybudził i był święcie przekonany, że musi zniszczyć dwie ciężarówki, więc to zrobił. Potem pan profesor się obudził i miał jedno wielkie coś, co zrobił człowieku. A zanim jeszcze... Pan Dawaj. Profesor był tego wszystkiego świadomy. W momencie, jak pan Wolpe chwycił kill off i zaczął rozwalać ciężarówki, pan profesor stał i się patrzył. Ja po prostu... zrobić. Miał Pikachu face, nie wiedział, co się dzieje. Miałem przyjąć ten kill-off. Mamy tam jeszcze pana Stanisława chyba wśród NPC-ów, co nie? Dobrze pamiętam, że Wolpe to był Jan, a Stanisław jest NPC-em, czy odwrotnie? Nie, Stanisław jest Bleddynem, a Jan jest NPC-em. A, dobra, czyli Stasiu porozwalał te ciężarówki, a Jan wyleciał ze swojego namiotu jak oparzony i zaczęli się szamotać, po czym dotarliśmy do smutnego wniosku, że po pierwsze strażników coś rozszarpało i to coś nie zostawiło śladu. Jednego strażnika, drugi spał. Drugi spał, jeden strażnik jest rozszarpany. Zwierzę, jeżeli to było, to nie zostawiło śladów, jeżeli to był człowiek, też nie zostawił śladów. Nie mamy jak wrócić do miasta, a jesteśmy daleko w dziczy. No i ogólnie smutny świt nastaje, z wielkim przemyśleniem jesteśmy. Tak, i jeszcze do tego dołóżmy, że śniły wam się koszmary. Każdemu jego własne jakieś mroczne historie z życia albo jakieś obawy, które go gdzieś tam trapią we wnętrzu, dopadły w nocy w formie sennego koszmaru. Co troszeczkę pomieszało się z jawą w niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku Stanisława Wolpe. Oraz część z was, na pewno profesor Jastrzębski, słyszał, jeszcze zanim skończyliśmy ostatnią sesję, słyszał też niesiony wiatrem potrzeb o tym, że nikt go nie szanuje. I tak dość paranoicznie, rozglądając się wokół siebie, faktycznie trafiły go takie myśli, że on tu próbuje coś organizować, zadaje pytania, a nikt mu nie odpowiada, wszyscy go olewają, zbywają i zbudziło w nim to jakieś wewnętrzny sprzeciw,
ale jak dotąd nie pchnęło go jeszcze w jakieś mroczne zakątki i nie zmusiło do niegodziwych czynów, ale wszystko jeszcze przed nami, bo dzisiejszą sesję zaczniemy w momencie, w którym skończyliśmy ostatnio, czyli w momencie, kiedy nastaje powoli świt, a wy wszyscy rozbudzeni zastanawiacie się, co tu się właściwie stało, kto zabił biednego Ernesto, jednego ze strażników, który pilnował namiotu z wydobytymi garncami ze złotem, które tam były złożone, no i dziwaczne zachowanie Stanisława, który ciągle klęczy gdzieś tam w pobliżu rozwalonych ciężarówek, chodzący w kółko i praktycznie rwący resztki włosów z głowy inżynier Kryn, troszeczkę zagubiony profesor Jastrzębski i jeszcze bardziej zagubieni pozostali członkowie ekspedycji, a także tłumek, gdzieś tam coś mamroczących i rozmawiających między sobą indiańskich, tubylczych robotników, którzy zwalają wszystko na klątwę Anchanchu, czyli inkaskiego demona jaskiń, którego ponoć uwolniliście, otwierając wejście do starej peruwiańskiej świątyni. Co robić? Co robić? Co robić? Trzeba posłać kogoś do miasta, żeby sprowadzić pomoc. Zdecydowanie. Lepiej, żeby to, nie wiem, ktoś lokalny może poszedł. Ktoś, kto zna tutaj tą drogę, teren, żeby nie zabłądził w dżungli, bo to... No, dżungla zmienia się. Gdybyśmy na pewno gdzieś zginęli, ale może ktoś lokalny da radę. To najbardziej kompetentną osobą z lokalnych będzie wasz myśliwy, który jest jednocześnie też poniekąd waszym zwiadowcą. Nazywa się Esteban. Ale czy... Ale to jest jednocześnie aktualnie samego? Jedna z trzech uzbrojonych osób w ekipie, bo jest jeszcze jeden strażnik, on, który posiada swój myśliwski sztucer i Stanisław. Powinniśmy go posyłać samego. No nie, to na pewno nie. Samego nie, tylko kto by miał z nim iść? Ja nie mogę. Pan uważa, że powinniśmy posłać? Ja na pewno nie mogę iść, muszę tu wszystko opiewać. Ty też jesteś potrzebny tutaj. No, Gertruda to nie mówię nawet, na pewno nie będzie szła na taką niebezpieczną przeprawę. Pomimo tego, co się ostatnio stało, pan Stanisław też jest nam potrzebny. Gdyby coś się miało dziać, gdyby coś miało wyjść z dżungli, bym się jakoś bronić. No. Boję się, że jeśli poślemy samych tubylców, to uciekną po prostu. Może pan Grin by wyruszył. W końcu jemu na pewno zależy na tym, żeby to zbadać i ruszyć z budową kolei, więc będzie chciał dopilnować, żeby pomoc tu przybyła. Kaś podniósł po prostu oczy na pana Jana. Pamiętam, że on był wcięty generalnie strasznie po tych wydarzeniach, więc też jakoś nie staram się nie odbiegać od tego. Jan na razie tak z takimi rozszerzonymi oczami wpatruje się w profesora Macharzewskiego i tak... Ale pan chyba nie mówi poważnie. Miałem was tutaj zostawić samych? A co zrobicie ze Stanisławem? Przecież on wygląda na niespełna rozumu. Zachowuje się... Właśnie tak! I pokazał na zniszczone ciężarówki. Gdyby pana przysypało w ciemnej jaskini piachem, ledwo uszedł z życiem, różnie mógł pan by zareagować. Proszę nie wyciągać na razie pochopnych wniosków. To przykra sytuacja, ale nie możemy jeszcze oceniać i potępiać tylko dlatego, że ktoś przeżył ciężkie chwile. On tak spuścił głowę, myśli, ale sam na pewno nie pójdę. Potrzebuję ochrony. Tutaj mamy prawie 50 kilometrów na piechotę przez góry i niebezpieczne tereny. Jeżeli tu faktycznie grasuje jakaś pantera albo inne dzikie zwierzę, to kiedy będę sam... Ale nie miałby pan iść z naszym myśliwym. Może jeszcze dobrać jednego lub dwóch ludzi. Ale jeżeli tak, to znowu zostajecie bez dodatkowej ochrony w końcu. Esteban jest jedną z niewielu uzbrojonych osób tutaj. A czy mamy jakieś inne wyjście? Ciężko powiedzieć.
Trzeba wybrać mniejsze zło i to, co przysporzy najlepsze rozwiązanie. W tym momencie do waszej grupki podchodzi upatulająca się szczelnie pledem hrabina Potocka. I tak przysłuchiwałam się temu, co tutaj panowie dywagują. I jeżeli mogę wyrazić swoje zdanie, to chciałabym powiedzieć, że nie uważam, że wysyłanie pana inżyniera nawet z obstawą w kierunku Lamechorady, żeby to było dobre rozwiązanie. Tak stanęła bokiem do was i tak trochę jakby z ukosa spogląda się na grupkę zgromadzonych w oddaleniu od was robotników. Może nie chciałbym tutaj wychodzić na osobę zbyt paranoiczną, ale wydaje mi się, że ci ludzie tutaj, nasi robotnicy, zdają się być dość zburzeni i obawiam się, że im mniej zostanie nas tutaj, nas, Europejczyków, tym bardziej wydaje mi się, że możemy mieć później kłopoty z zapanowaniem nad tą czeredą. A jeżeli zechcą nas tutaj zostawić i wrócą do tych swoich zapiziałych wioseczek, z których ich zabraliśmy, i zostaniemy tutaj całkiem sami, kto nad nimi zapanuje? Tak, podnoszę rękę. Pani hrabino, idąc pani logiką, jaką mamy gwarancję, że tubylcy pójdą po pomoc, a nie wrócą po prostu do siebie i zostaniemy tu sami. Zdali na pastwę dżungli. Możemy obiecać im godziwą wypłatę, podniesienie stawek. Coś, co... Pamięta pan... Czytał pan książki? Profesorze, zapewne, skoro jest pan profesorem, więc... Słyszał pan pewnie o metodzie kija i marchewki. Więc może po prostu zaproponujmy im większą marchewkę. Tak, żeby chcieli do nas wrócić z pomocą. Obawiam się, że... Rozumiem, co pani sugeruje i nie mogę na to przystać. Nie możemy użyć znalezisk z wykopalisk po to, żeby kogokolwiek wynagradzać czy przekupywać. To skarb narodowy i skarbem narodowym powinien pozostać. Zawsze można im obiecać wyższe stawki od kompanii kolejowej, jeżeli tylko faktycznie trafią do Lamechorady i sprowadzą nam pomoc. To będzie za ogólną korzyścią dla nich i dla nas. Wystarczyłoby ich tylko odpowiednio zmotywować. Czy mamy możliwość podnoszenia stawek tym robotnikom? Zawsze można przekonująco wypaść, profesorze. Patrzę się pytająco to na Kazimierza, to na Gertrudę. Nie wiem, czy Stanisław jest w ogóle dostępny na razie. Pewnie jeszcze nie. Więc tak. Znaczy, Stanisław klęczy tam niedaleko was, ale czy reaguje na to, o czym rozmawiacie, to już pytanie do Stanisława. Znaczy, to... No tak, staram się na razie nic nie mówić, szczególnie, że jestem załamany z tą całą sytuacją, więc raczej milczę, nie? Jakby to, co jakby postanowi pan profesor, to raczej przyjmę to po prostu, nie? W tej zasadzie. Na razie jestem poszło... z robotników, tylko że białym. Na razie poszło pytające spojrzenie do Kazimierza, jeszcze i Gertrudy. Co sądzą o tym pomyśle? Dalej jestem za tym, żeby posłać kogoś do miasta rozsądnego. Może zróbmy głosowanie, odezwał się w końcu Kryn. W końcu pochodzimy z cywilizowanej Europy i może demokratyczne rozwiązania będą tym, czego potrzebujemy. Proponuję po prostu zagłosować. Ja jestem za tym, żeby wypuścić do Lamechorady Estebana plus jeszcze dwóch, trzech innych robotników i poprosić ich o to, żeby sprowadzili nam pomoc. Jeżeli ewentualnie... Druga opcja to jest opcja proponowana przez profesora Macharzy Jastrzębskiego. Teraz, kto jest za moim pomysłem? Ręka do góry. I tutaj hrabina Potocka wznosi szybko rękę. I Stanisław. I Gertruda. Tak. I Kazimierz. Więc tak, profesor Jastrzębski... Na sam koniec tak podnoszę rękę. Nie mógłbym wysłać kogoś w taką podróż wbrew sobie. Dobrze więc, niech Esteban pójdzie i sprowadzi pomoc. Okej, okay, więc bierzecie ze sobą Estebana Kutipę, który razem z Diego Guaitą, waszym tłumaczem, podchodzi do was i wyłuszczacie mu koncept tego, że miałby się udać do Lamechorady sprowadzić jakąś pomoc, sprowadzić najlepiej sprawne ciężarówki bądź inne pojazdy, którymi moglibyście się tu stąd szybko ewakuować i zawrócić do Lamechorady. Początkowo nie jest zbyt zachwycony pomysłem.
twierdzi, że nie powinniście się rozdzielać, bo to nie jest dobra rzecz, szczególnie, że on jako jeden z niewielu zna w miarę te tereny i ma sztucer, którego potrafi używać w razie niebezpieczeństwa. Poprosiłbym kogoś z was o rzut na jakieś przekonywanie bądź inną społeczną umiejętność, która miałaby wpłynąć na Estebana. Co ja mam z przekonywania w ogóle? A myślę, że profesor jest bardziej gadatliwy, tak w sumie. No, powiem tak, gadaniny nie mam. Co jeszcze jest? Będzie to rzut na jedną drugą, ale jeżeli na przykład chcecie podsypać w jakiś sposób pieniędzmi lub jakimiś obietnicami większych pieniędzy za sprowadzenie pomocy, to dostaniecie kostkę premiową. Weź mi podrzuć, gdzie jest gadanina, gdzie jest przekonywanie. Alfabetycznie one są mniej więcej zrobione. No ja mam co najwyżej urok osobisty 35, to jest mój max, więc to nie jest... Gadanina jest pod elektryką. Okej, okay, a przekonywanie? No po przekonywanie jest. Przekonywanie jest. W której to kategorii jest, bo literalnie nie widzę. Pod nauką, bo to jakby nie ma kategorii, tak. To idzie alfabetycznie. Tylko kategorie masz na takie... Nie ma przekonywania, jest perswazja. No, dobra. No to nie, ja mam gadaninę na 25 i to jest. Chyba Gertruda ma najlepiej urok osobisty. No, może Gertruda chce zbajerować? No, ja mam 45 uroku osobistego. To jest najwyższa z tego typu statystyk moich. Pytanie do was, czy chcecie obiecać Estebanowi dodatkowe jakieś zyski, nie wiem, płatę podwojoną, cokolwiek związanego z gratyfikacją, wtedy dostaniecie kostkę premiową, jeżeli... Że ten Stanisław się odezwie, że no jego zdaniem tak półgłębkiem, że dodatkowa jakby forma jakiejś nagrody pieniężnej, myślę, że dodatkowo zmotywuje naszego tutaj wysłannika po pomoc. No tak, tak, w końcu to jest praca dodatkowa, nieprzewidziana w kontrakcie, więc wypada zapłacić dodatkowo. Tylko no, my tu nie mamy jako wyprawa archeologiczna jakichś środków. Zrzekam się swojego wynagrodzenia na rzecz Estebana. Wow! Rzuć Gertrudo na ten trudny test uroku, ale z kostką premiową. Czyli tam plus jeden dajesz w kostkach i... No cóż... Coś rzuciłem. No, ale nie zdałeś, więc pytanie, czy forsujesz, czy korzystasz ze szczęścia? A masz z tego sporo szczęścia. Bo 90. Tatuś się odwraca i nie patrzy, jak próbujesz przekonać Estebana. Jeżeli spróbujesz... Ja się też nie patrzę, jeżeli robi ci to różnicę. Dobrze, jak działa szczęście? Wydajesz po prostu, tam klikasz na rzut na Foundry i się rozwija. I masz tam wydaj 40, a to 47 szczęścia masz, żeby zaliczyć, więc nie wiem, czy chcesz. Sugeruję zrobić forsowanie, a ewentualnie do tego, co nie wyjdzie, bo raczej wyjdzie mniej jak 69 na rzucie z kością premiową. No tak, bardzo pechowy rzut wyszedł. Dobrze, co robi forsowanie? Forsowanie... Czy rozumiem? Jakieś zmieniasz podejście do tematu i rzucasz jeszcze raz, ale jak nie zdasz, dostajesz konsekwencje. I myślę, że tutaj konsekwencjami będą takie, że Esteban owszem pójdzie, ale tak naprawdę nigdy się nie dowiecie, że wcale do Lamechorady nie wróci. Forsuj. Dobra, jestem skłonny forsować, jeśli rektor... Jeszcze nic tym dopalisz. Czyli znowu... Znowu tak trudny i... Klikasz forsuj po prostu tam. Na rzut. Rozwijasz jakby rzut i tam wyskoczy ci forsuj. Ach, dobra, w ten sposób. No i to już mniej szczęścia trzeba wydać. No i się udało, możesz szczęście jeszcze wydać. Chociaż nie, czekaj, nie ma opcji już wydania szczęścia przy forsowaniu. No było blisko. Gertruda, próbujesz przekonać za pomocą tłumacza Diego Estebana do tego, żeby wziął sobie kogoś do pomocy i wyruszył do Lamechorady, ale Esteban stwierdza, że on kategorycznie odmawia, ponieważ raz, że nie chce zostawiać was na pastwę dzikich zwierząt, a dwa, twierdzi, że jest odpowiedzialny też za robotników, którzy tutaj przebywają i że on nie pójdzie, ewentualnie może pójść ktoś inny, a on zostanie, żeby pilny i na przykład wskazał na tego, że może drugi z ochroniarzy, na przykład Pablo, pójść, wziąć sobie kogoś ze sobą i pójść.
I w tym momencie zrezygnowany Jan Kryn włącza się do tej rozmowy i twierdzi, że bardzo się zawiódł na Ernesto. Znaczy nie na Ernesto, tylko na Estebanie. Ale rozumie jego troskę o swoich pobratymców, więc zgodzi się wziąć drugiego ochroniarza, czyli Pablo, ze sobą i jeszcze dwóch innych chętnych do opuszczenia tego przeklętego miejsca robotników i wyruszyć do La Mejorady zaraz po śniadaniu, jak tylko zjedzą śniadanie i spakują najpotrzebniejsze rzeczy na drogę. Czy pasuje wam taka opcja, bo najwyraźniej... Chyba nie mamy innej. Chcąc, nie chcąc, nie możemy tutaj zostać. A też przemarsz całą ekspedycją przez puszczę mija się z celem. Szczególnie jeżeli chcielibyśmy zachować... To są góry, to są Andy. Amazonia tam jest. Się znajdzie. Ale tak, jeżeli byśmy jeszcze chcieli przetransportować jakieś skarby, to... Mamy i tak za dużo sprzętu, żeby nieść to przez ponad 50 km. Dokładnie. No, nawet żebyście każdy... Te wazony ze złotem, one ważą jeden po tam chyba ze 30 kg mniej więcej, no to nawet żeby każdy z robotników wziął po jeden, no to forsowny marsz. No dużo by to zajęło i szybko by się męczyli nieść to w rękach tak po prostu. Szczególnie, że tych wazonów było chyba więcej niż robotników, więc bo co najmniej chyba kilkanaście. No to ustalone, powiedział Jan Kryn. Podszedł do wciąż klęczącego Stanisława Wolpe i wyciągnął do niego rękę. Nie, już stałem. A, stałeś, tak. Kurczę, jak było głosowanie, to nie klęczałem. Też wyciągam do niego rękę. Powodzenia, panie inżynierze. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, ale ja mam prośbę, nie odpuszczajcie, dopóki nie wrócimy, badajcie dalej ten temat, bo chcę tą sprawę zamknąć jak najszybciej, a wszystko co możliwe, żeby zrekompensować te nieszczęśliwe wydarzenia i nadać im jak największą wartość. Jest tam to potrzebne. Skinam mu głową, mówię, oczywiście potwierdzam to co on mówi, aczkolwiek w moich oczach na pewno widzi, że Stanisław czuje, że to się dobrze nie skończy. Wszyscy tutaj zginą. Chyba nie zauważa tego w twoim wzroku, bo jest już chyba skupiony bardziej myślami na przygotowaniach do wyruszenia. Co robicie z ciałem martwego ochroniarza, który nadal leży rozciągnięte przed namiotem? Profesor zarządzi wykopanie jakiegoś grobu i godny pochówek. Bez przesady, no jesteśmy w końcu na prawdziwej polskiej ekspedycji, więc nie można tak zwłok pozostawiać na gnicie w dżungli, tylko właśnie wykopać by jakiś, poza terenem jakby obozu, tak na uboczu, tak żeby nie mieć zaraz przy namiotach grobu. No ale nie wiem, czy tutaj te ściany skalne to tak faktycznie pion, delikatnie półka i pion w dół? To jest na tej zasadzie? Tak, znaczy te mówisz o skalnej ścianie, tak? Skalna ściana i tam urwisko niżej. Czy to właśnie jest tak, że wiesz, masz pion, delikatnie my płasko dzieło, później znowu pion, także nie wiem, w lewo czy w prawo odejść kawałek, żeby zakopać się nie da, nie? Urwisko jest no to taka stroma, no to stromo jest praktycznie, że pionowo i spora przepaść w dole, a ta skalna ściana no to taka już bardziej nachylona, takie warstwy różnych skał, mniej lub bardziej wymyte przez wodę, która gdzieś tam na pewno wieki temu musiała gdzieś tędy przepływać, albo jakieś deszcze silne erodowały tą skałę. Jest takie bardziej półkowate. No ale ogólnie trzeba było gdzieś odejść dalej poza obóz, żeby znaleźć jakieś miejsce na wykopanie jakiegoś dołka, ewentualnie można złożyć ciało gdzieś pod skalną ścianą i przykryć brezentem, no nie wiem, cokolwiek. Nie, no ja pewnie powiem, żeby poszli tą drogą jakby w stronę miasta kawałek i tam gdzieś znaleźć miejsce, żeby wykopać faktycznie grób jakiś niekoniecznie głęboki, no ale taki, żeby to zgodnie ze zwyczajem schować zwłoki do ziemi. Będziemy cywilizowanymi ludźmi w końcu w tym niecywilizowanym kraju. To Stanisław chciałby jeszcze w miarę dyskretnie zainteresować się, jaką broń posiadał ten martwy ochroniarz. I sobie ją przywłaszczyć. Martwy ochroniarz posiadał zwykłą taką strzelbę. Najzwyklejszą. Okej, okay. No to ja biorę. Tak, żeby mieć jakąś broń. A ty nie miałeś swojej jakiejś broni?
Została pod piachem. No prawdopodobnie zjemy śniadanie. Śniadanie po mortarstwie, znaczy po zgonie. W związku z tym, że tu padło, że to jest polski obóz, to idę poszukać wódki. Tak, myślę, że to jest dobry motyw, żeby zacząć od herbaty z prądem sobie śniadanie, albo kawy. Wyjątkowo Kazik chyba za tobą pójdzie. No, myślę. Nie, to ja przyniosę. Jak tak, ja znajdę, przyniosę tam do kantyny, po prostu szklanki ponalewam tym, co są zainteresowani. Siedząc z głową tak na ręce wspartej, co tu się dzieje? Pierwszy raz na wykopaliskach. Takie cuda. Wcześniej te pułapki, teraz... Już nie mówię o ciężarówkach, ale te zwłoki... To nie wyglądało normalnie, jakby to nie zabrzmiało. Czy szukaliśmy tej maczety, profesorze? Jakiej maczety? No bo temu strażnikowi zabrali broń, jedną maczetę, i mieliśmy poszukać, czy u kogoś z innych ludzi jej nie ma. Szukać podejrzanego. Całkiem mi to wyleciało. Dobrze, że mówisz. No tak, to by wypadało sprawdzić, ale czy wiemy, jak wyglądała na pewno ta maczeta tego... Nie. Tego człowieka? Pablo może by wiedział. Chyba byli przyjaciółmi. Chyba jeszcze nie wyruszył, no ale znowu by opóźniło wymarsz. Ajajajaj. Same problemy. Hrabina Potocka nalewa sobie gorącej kawy, nadal otulona wieczornym pledem, i zasiadając przy stoliku, wpatruje się w parujący kubek. Muszę stwierdzić, że jestem bardzo zawiedziona postawą Estebana. Wyglądał mi na nieco bardziej odważnego mężczyznę. Pani hrabino, to nie jest kwestia odwagi. To kwestia poczucia obowiązku. Ja to rozumiem. Wydaje mi się, że musimy jak najszybciej wznowić pracę i dojść do sedna tych wykopalisk jak najszybciej, żebyśmy mogli jak najszybciej wracać. Przynajmniej jedna kwestia, z którą się zgadzam, profesorze. Dobrze byłoby dokończyć dzisiaj przynajmniej przegląd tej świątyni. Jeśli do kolejnej nocy nasi ratunkowi wrócą, to się stąd zbijać. Bo tu się dzieje za dużo dobrych rzeczy. Zdecydowanie. Kasiu, mógłbyś przygotować po śniadaniu wszystkie potrzebne rzeczy? Jakie będą tu potrzebne? Tak. Oczywiście. Gertrudo, pomożesz Kaziowi, prawda? Tak, oczywiście. Wyśmijcie. Ja bym chciał jeszcze z panem Stanisławem zamienić parę słów. To ja też pójdę pomóc w czymkolwiek, w czym będę mogła. Dopiła kawę hrabina Potocka i szczelnie zawijając się pledem, opuściła namiot, kantynę. Kazimierz z Gertrudą też opuszczacie namiot, tak? Może wziąć tak. Po kubku jakiegoś picia i idziemy przygotować wszystko, co potrzebne. Tu wstaw listę niezbędnych rzeczy do wyprawy archeologicznej, której ja nie mam w głowie. Pędzelek. No pędzelek, dłutko, młotek numer 1, młotek numer 2, młotek numer 45. Lina. Lina zawsze się przyda. No. W sumie, czy my już gramy na czasach, kiedy były jakieś, nie wiem, pierwsze aparaty fotograficzne? Chyba jeszcze nie. Znaczy były, tylko to wiesz, takie... Rozstawiasz, tutaj wiesz... Magnezja wybucha, tak. No to szkicownik, ołówek jeden, ołówek drugi, ołówek czwarty. Tak, to prędzej. Lampy na pewno też, czy tam latarki, co my tam mamy. Macie na pewno takie, macie i lampy naftowe, i latarki chyba były już w tych czasach. Jakieś były, no chyba. Takie na korbkę chyba, że się kręciły, one się świeciły, tak nie wiem. Naftowe na pewno mogą być, nie? Bo to jest najprościej. Profesor Jastrzębski zostaje sam na sam ze Stanisławem Wolpe. Znaczy jest jeszcze wasz kucharz w kantynie, ale on tam w dalszej części po prostu kończy zbierać naczynia po na szybko zjedzonym śniadaniu i zresztą nie rozumie po polsku na pewno, więc... Dlatego się nie będę przejmował. Panie Stanisławie, ja wiem, że ciężkie czasy nastały, ale wie pan, że jest pan potrzebny. I to, co miało miejsce, nie może się powtórzyć. Ani nic podobnego. Skinam głową, zdając sobie z tego sprawę. Potwierdzam to.
Aczkolwiek, panie profesorze, proszę, żeby pan nie uznał to za jakiekolwiek usprawiedliwienie, bo sam do końca jestem pewien tego, co mi podszeptywało coś w głowie i co zrobiłem, aczkolwiek zostawiając na boku te zabobony, które tutaj tubylcy rozsiewają, no to to mi bardzo przypominało historie, które były na Wielkiej Wojnie, jak były rozpylane różnego rodzaju gazy i moi towarzysze, towarzysze broni opowiadali, że też mieli różnego rodzaju halucynacje, głosy do nich mówiły, więc czy jest pan profesor w stanie to jakoś, nie wiem, sprawdzić, czy tu ewentualnie posiada pan wiedzę, czy tu na przykład nie ma jakichś oparów, jakichś gazów akurat w tym miejscu, tak że wszyscy z nas mi... No dobra, teraz pytanie, czy my wiemy, że każdy z nas ma halucynacje, czy tylko o swoich wiemy? Znaczy tak koszmary. Koszmary to każdy wie o swoich, to się chyba nikt nie dzieje. Okej, okay, no dobra, to mówię o tym, że miałem koszmar i to jak nic wskazywało, że jakieś opary są w tej jaskini. Nie wiem, czy to były tylko w tej pomieszczeniu, gdzie mi zasypał piach, czy... Pan też miał może jakieś koszmary tej nocy? No, przyjemnych snów na pewno nie miałem. Ale no, nie wiem, bo będę musiał porozmawiać, może Gertruda będzie coś wiedziała, bo ja na te tematy się nie znam, ale może coś uczyli ją na geologii o jakichś gazach. No jest to możliwe. Musimy być ostrożni. Wydaje mi się... Jedyne rozsądne wytłumaczenie tego, co tu się wydarzyło, nie wiem, może faktycznie, może w tych urnach też coś jest, nie wiem, no, trudno mi powiedzieć, no, w jakiś, nie jestem miłosikiem powieści awanturniczej, przygodowej, ale tak się domyślam, że w niektórych pewnie gdzieś tam pisano o takich rzeczach, no pan profesor najlepiej wie, jakie mogą, co może być niebezpieczeństwo w jakichś grobowcach, czy tu egipskich, czy tutaj peruwiańskich, więc... Wydaje się, że powinniśmy mieć większą ostrożność, że faktycznie możemy coś wdychać, co powoduje, że możemy tak, a nie inaczej się zachowywać w pewnym momencie. A nie daj Boże, ktoś zachoruje albo dostanie, nie wiem, krwawej gorączki, albo będzie pluł krwią. To też musimy mieć na uwadze. No, te zabobony tych tubylców raczej nie wierzę, aczkolwiek tak widzisz, że odruchowo Stanisław się przeżegnał mimo wszystko, jako człowiek wierzący. No tak, tak. Ma pan całkowitą rację. Zawsze znajduje się jakieś wytłumaczenie na te dziwne tubelcze zabobony. Czy to jakieś klaustrofobie, czy jakieś opary, czy stres, czy nerwy. Zawsze to jakieś da się wytłumaczyć. U pana też na pewno nie było łatwo po tym wydarzeniu, ale proszę uważać i porozmawiam z Gertrudą, może ona coś będzie wiedziała. Czy wy z Kazimierzem, znaczy Kazimierzu i Gertrudo, czy wy przygotowując tam tą listę najważniejszych rzeczy na zagłębienie się z powrotem w trzewia odkrytej świątyni, czy tam grobowca, rozmawiacie coś ze sobą, czy wszystko w milczeniu? Wiesz co, Kazimierz podzielił się istotnie obawą, żeby nic złego więcej nikomu się nie stało. Tak jak wczoraj przysypało pana Wolpę, żeby ponownie nie natknąć się na żadną łapkę, ale to w sumie tyle. Kazimierz jest ogólnie mało rozmowny od wybudzenia się z własnego koszmaru. A Gertruda? Gertruda też myślę, że raczej nie jest w nastroju, aby gadać o niczym, że tak powiem. Na słowa Kazimierza stwierdza jedynie, że wszyscy muszą się mieć na baczności, bo niebezpieczeństwa czekają wszędzie. I mówiąc to, kiedy przygotowują razem rzeczy, to Gertruda by sobie chciała przywłaszczyć jakąś buteleczkę środka do konserwacji zabytków, takiego no, chemicznego preparatu do oczyszczania tam kamienia albo metalu. Okej. Wiesz co, rzuć mi na szczęście i zobaczymy, czy w zapasach ekspedycji są takie rzeczy. No, zdziwiłbym. No, ja się nie zdziwiła, gdyby nie było, bo możliwe, że chcą przewieźć żelazne rzeczy na miejsce i dopiero tam je czyścić. Nie czyścić ich od razu na miejscu. No, na pewno trzeba ograniczyć te zbędne rzeczy do minimum, jak jedziemy w puszczę na wykopalisko. Szczęście masz po lewej stronie karty postaci, tak na górze bardzo. Po prostu klikam na szczęście, tak? Tak. Na napis szczęście. On wejdzie na pewno.
Więc tak, spokojnie znajdujesz taki specyfik. Natomiast bym chciał jeszcze, żebyście oboje rzucili z Gertruda i Kazimierz w tym momencie na tabeli zwykłych podszeptów, która jest najprawdopodobniej pod klawiszem numer 5 szybkiego uruchamiania. Wow! O! Wow! Wow! Więc w trakcie... Jeszcze Gertrudo też rzuć. W trakcie tych przygotowań, Kazimierzu, do twoich uszu niesione wiatrem, tak przynajmniej się wydaje, a być może gdzieś tam płynące z głębi twojej podświadomości, gdzieś tam nagle docierają do ciebie słowa: to tylko zły sen. Myślę, że to jest po prostu zdrowy rozsądek, albo przynajmniej Kazimierz stwierdzi, że to jest zdrowy rozsądek, że to był tylko zły sen. Ogarnij się, człowieku, ogarnij tyłek. Ty, a Gertruda, kiedy znajdujesz specyfik, taki jaki sobie tam chciałaś znaleźć do czyszczenia metalu z zabrudzeń, to gdzieś trzymając, wyciągając z jakiejś skrzyneczki i tak ważąc dłoni, gdzieś tam też nachodzi ci taka myśl, bo słyszysz głos gdzieś jakby szepczący ci do ucha, ale to przecież niemożliwe, czas się przebudzić. I tak patrzysz się na etykietkę, która tam łacińskimi określeniami opisuje zawartość buteleczki i tak... Mogę rolować szczęście, czy Kazik zauważy, że Gertruda się zawiesiła na jednej butelce, czy... Czy nie to pytanie, czy Gertruda chciała to zrobić potajemnie, czy otwarcie? Potajemnie. Możecie zrobić przeciwstawny rzut na Gertruda na zwinne palce, bo tak, na zwinne palce, a Kazimierz na spostrzegawczość. Dobra. Zobaczymy. Chętnie. Normalne? Tak. No, po prostu rzucacie na siebie. To nie będzie epicki rzut. Więc tak. Więc Gertruda, potajemnie sięgnęłaś do tej skrzyneczki, wyciągnęłaś ten specyfik, ale kiedy naszła cię ta właśnie myśl o przebudzeniu i się tak zawiesiłaś z tym, z tą buteleczką zapatrzona w etykietkę, no w tym momencie Kazimierz widzisz, jak właśnie ona... Nawet nie zauważyłeś kiedy nagle zauważyłeś ją taką zastygniętą z tą buteleczką w ręku, nie? I tak się ona bardzo takim zamyślonym, gdzieś tam zapatrzonym wzrokiem odpłynęła gdzieś. Kazimierz tylko zauważył, tak zajrzał jej przez ramię, co to dokładnie chwyciła. Tak, wiesz co, to raczej nam nie będzie potrzebne. Słyszysz właśnie wypowiadane do ucha przez Kazimierza, który nagle znalazł się obok ciebie, nie? Nie no, że do ucha, no po prostu obok stoi. No ona, Gertruda się tak wzdrygnęła, spojrzała na Kazimierza, spojrzała na butelkę. Tak, oczywiście masz rację. Krachem, zamyśliłam się. Strachny dzień dzisiaj. No i odkłada tą butelkę, tak przeklinając w duchu. Stanisław, ty profesor już skończyłeś ze Stanisławem rozmowę, czy jeszcze coś chcesz? Tak, myślę, że... Więc skończyliście rozmawiać, skończyliście przygotowywać się do wejścia głębiej w świątynię. W międzyczasie też ekipa składająca się z Jana Kryna oraz Pablo, drugiego z ochroniarzy plus dwóch innych robotników z grupy, przygotowała się do drogi, wzięli sobie tam najpotrzebniejsze rzeczy. Pablo ma swoją strzelbę w razie W. Widzicie, że Jan ma przytroczoną do pasa maczetę, pewnie dostał ją od Pablo. Plecaki gotowe, takim głębokim westchnięciem Jan Kryn kwituje całą tę sytuację. Jeszcze raz podchodzi do was. No to wyciąga rękę do każdego z was i tak po ramieniu jeszcze próbuje klepnąć delikatnie i tak, no to życzcie nam powodzenia. Wracajcie na siebie. Wzajemnie. Wracajcie jak najszybciej i będziemy tu na was czekać. Kiedy przyszło do pożegnania Jana Kryna z hrabiną Potocką, ta do tej pory milcząca niespodziewanie czułym gestem takiego mocniejszego przytulenia przywarła na chwilę do inżyniera, ale szybko zorientowała się, że chyba posunęła się za daleko w okazywaniu swoich uczuć i odsunęła się od niego równie gwałtownie. Widać, że mężczyzna zmieszany tym okazaniem czułości lekko spłonił się na licu i nic nie mówiąc odwrócił się napięcie i machnięciem ręki dał znać,
pozostałym towarzyszom, że mogą już ruszać. Przez jeszcze kilka chwil patrzyliście na ich oddalające się sylwetki. Towarzyszył wam tylko delikatny andyjski wietrzyk. W końcu sylwetki zniknęły za zakrętem drogi, a wy spoglądacie po sobie. My pewnie odwracamy się w kierunku wejścia, do ponownego zagłębienia. Albo drogi do wejścia, bo nie pamiętam, jak daleko mamy obóz od świątyni. I skąd miałem... No to macie tutaj, tutaj jest wejście do tego. A, okej. Okay. 10 metrów pewnie. Przez skalne, takie skalko, trzeba minąć skalne rumowisko, tam gdzie były usypane kamienie. 50 stópek. A tam w ogóle chyba, żeby cokolwiek zrobić, to wpierw ci robotnicy musieliby usunąć całą tą ziemię, nie? Co zasypało? I to właśnie oni wczoraj, dzień wcześniej mieli robić. Że potem jak ciebie wyciągnęliśmy, to oni mieli wyciągać ten piach i wrzucać do tych dziur, co było bardzo złodne. No faktycznie, coś kojarzę. Tak, tak, to... zaordynowaliście takie działania, więc... Jedno co przed już zagłębieniem się, to podejdę do Gertrudy i tak zapytam. Gertrudo, nie wiesz może, czy jakieś gazy nie wydzielają się tutaj w świątyni, czy może no nie, wiem, nie jest niebezpiecznie z geologicznego punktu widzenia, bo to co dzieje się tutaj, trzeba rozważyć wszystkie możliwości. To ja może rzucę na geologię. To rzuć na geologię, proszę. Normalny rzut. Dwa szczęścia możesz spalić. Albo forsować, ale nie wiem, czy nie lepiej dwa szczęścia, bo tak to... Dużo masz szczęścia, więc po prostu kliknij tam, wydaj szczęście. Tak. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc, z kwestii geologicznych, gdyby gazy się jakieś wydobywały, najprawdopodobniej bylibyście je czuli. Na przykład gdyby to był siarkowodór, no to ewidentnie czulibyście bardzo intensywny, mocny zapach zgniłych jaj, który by bardzo szybko was poinformował o tym, że jest tu coś niebezpiecznego. Gorzej gdyby był to metan, ponieważ metan jest gazem bezwonnym, ale znowuż bardzo gwałtownie reaguje na płomień, więc najprawdopodobniej dawno by eksplodowało coś w tej kopalni, szczególnie na przykład kiedy nieśliście, znaczy w tych katakumbach, w tych podziemiach by coś eksplodowało, szczególnie kiedy nieśliście ze sobą jakiekolwiek, nie wiem, pochodnie czy lampy naftowe, więc można raczej sądzić, że żaden znany ci gaz, przynajmniej na twoją wiedzę, raczej się tutaj nie wydobywa, a na pewno coś halucynogennego, no to nie wiem, olbrzymie opary eteru to by musiały być jakiegoś, albo chyba nie ma w naturalnej postaci, nie występują takie gazy halucynogenne, przynajmniej nic ci na to nie wskazuje, żeby istniały takie złoża gazów, których nie czuć, a wpływają halucynogennie na człowieka, nie? Powodując... Ale nauka niczego, jeszcze wielu rzeczy nie zbadała i się nie dowiedziała, więc... Zawsze może być to przełomowe odkrycie, no ale nie macie żadnego sprzętu, który mógłby to w jakikolwiek sposób zweryfikować. No nie, według mojej wiedzy, gdyby tu wydobywał się jakiś gaz, no chyba że byłby to tlenek węgla, ale to jest bardzo nieprawdopodobne, wszelkie inne gazy raczej byśmy poczuli, a nawet jeśli byśmy nie poczuli, to jakikolwiek otwarty ogień natychmiast ujawniłby ich obecność, bo by je spalił. Więc no, nie wydaje mi się, aby cokolwiek tutaj mogło w taki sposób wpływać na... Rozumiem. Z jednej strony dobrze, a z drugiej dalej nie mamy wyjaśnień, co tu się dzieje. Nic. Pozostało nam tylko odkryć tajemnicę tej nieszczęsnej świątyni. Cóż, wracacie z powrotem do miejsca, na którym ostatnio skończyła się wasza wyprawa w dość nieprzewidziany sposób, czyli do okrągłej komnaty, teraz już w dużej mierze oczyszczonej z piasku. Może nie kompletnie, ale na tyle, że spokojnie da się przez nią przejść do wrót prowadzących dalej. Widzicie z powrotem przed sobą ciemny korytarz, który ciągnie się gdzieś do przodu. I przypomina on bardzo mocno pozostałe części tej dawnej świątyni czy grobowca, które już odwiedzaliście. Rozumiem, że... Podłoga została już w miarę uprzednięta? Czy my widzimy jakiś malunek na niej, tak jak na mapce? Widzicie... Znaczy może nie jest ona tak na czysto całkowicie uprzednięta, ale między jakimiś tam jeszcze miejscami z wałami ziemi prześwitują takie właśnie wyryte w kamieniu różnego rodzaju
wzorki i... Okej. Okay. Widzę, że profesor się wysforował na prowadzenie. Profesor sprawdza wszystkie te możliwe archeologiczne cudeńka, jakie są na ścianach i nie tylko. No i jeśli pan profesor poleciał, to ja lecę za nim, bo jeszcze coś wpadnie. I wtedy poprosiłbym pana profesora i Jana Kryna o rzuty na spostrzegawczość. Jan Kryn nic nie widzi na pewno tutaj. Czy ja też jak już tutaj wszedłem, czy jeszcze? No tak, ty, to Jana Kryna tu nie ma. Nie, no jest Jana Kryna, tylko Stanisława. Aha. A mi weszło. Może nie mam cudnej spostrzegawczości, ale weszło. Nie. No, pan Stasiu to nic nie widzi. Istotnie. Rozkojarzony. Nic istotnego nie widzę. Dobra, zobaczę też, czy Kaziu coś przy okazji dostrzeże. Kaziu też rozkojarzony. Więc... Kaziu sprawdza bardziej, czy profesorowi nic nie jest. Gertruda, widzę niesamowite rzuty. Twój dzień dzisiaj. Wchodzicie głębiej w korytarz. Uważnie się rozglądając, szukając wszelkich oznak niebezpieczeństwa lub pułapek i słyszycie za waszymi plecami, jak Gertruda wydaje z siebie pewnego rodzaju okrzyk, stęknięcie, tak jakby coś. Gertrudo, usłyszałaś pod stopą, kiedy postąpiłaś parę kroków w głąb korytarza, usłyszałaś pod stopą takie bardzo charakterystyczne taki chrzęst pomieszany z mlaśnięciem. I co robisz? Oglądamy wszyscy pewnie. Ja tak odwracam się i... Dziecko drogie! Co się dzieje? Przede wszystkim zatrzymuję się i nie idę dalej i patrzę w co wdepnęłam. W buty. Opuszczacie światła latarni na postać Gertrudy i na jej nogi i widzicie, że jej obuta stopa rozdeptała. Jest właściwie... wciśnięta w truchło sporego, naprawdę sporego, ośmionogiego stwora, który przypomina bardzo dużego, przerośniętego pająka. W tym momencie, Stanisław Wolpe, czujesz jak po twoich plecach, czujesz jakie takie delikatne... Włos ci się jeży na głowie. No, rzucał się plecami o ścianę, jeśli... Dobrze, to poproszę cię o trudny test zręczności. Ja na pewno będę chciał podejść do Gertrudy. Dwa szczęścia spalić i możesz i będzie. Tak, wyszło. Okej, więc rzucasz się na ścianę i słyszysz też taki charakterystyczny chrzęst. A teraz Gertrudo, widzisz, jak w świetle tej oświetlających cię lamp coś czarnego i włochatego na segmentowatych nogach błyskawicznie robi i skacze na ciebie. Ja mam jedno pytanie, bo z nas wszystkich spostrzegawczość zdał pan Jastrzębski. Czy pan Jastrzębski wie, że tutaj się roi od pająków? Czy on to zauważył? Jasne, on to widzi bardzo dobrze. Więc krzyczę, ogień, potrzeba nam ognia, odganiajmy się ogniem. Tu są jakieś cholerne pająki, ogień. Gertrudo, proszę cię o test. Jeżeli chcesz uniknąć, to na unik rzucasz. Ja bym chciał mi to co ja uniknąć, chciał uciekać. No ale żeby uniknąć ataku pająka, to musisz najpierw go uniknąć, a potem możesz uciekać. Ja powiem tak, z racji tego, że profesor jest oldschoolowy, to on pewnie idzie z pochodnią. Dlatego tam ja będę machał na prawo, lewo, pochodnią, akysz. I tak będę się próbował przedrzeć do... Więc Gertruda, jakimś cudem w ostatnim momencie uchyliłaś się z krzykiem przed skaczącą na ciebie istotą, która przefruwa po prostu nad tobą i spadając ci za plecami, gdzieś tam po prostu czmycha w ciemności tej okrągłej komnaty, którą minęliście za sobą. Profesorze Jastrzębski... Ja jestem w połowie drogi do obozu. Ale pająk uciekł w tą stronę, w którą chcesz uciekać, więc jesteś pewna, że chcesz tamtą stronę biec? Gertruda w panice rzuca się za pająkiem, tak? Nie, Gertruda w panice unika pająków. Tak. Kazimierzu. Światło na lewo, światło na prawo, światło na lewo, światło na prawo, światło na lewo. Rzut na unik, poproszę. A na mnie się też coś rzuca? Tak. Shit. Gdzie są uniki? I to nie jest Gertrud. Myślę, że... A, nie będę mówił co.
Co będzie, jak sforsuję? Jak sforsujesz i ci się nie uda, to zostaniesz ugryziony dwa razy. Nie, to niech to na mnie wlezie. Okej, więc nie unikasz i pająk po prostu skacze na ciebie i wgryza ci się w rękę. I czujesz machać tą ręką tak bardzo panicznie, aż się uda. Otrzymujesz całe dwa obrażenia. Otrzymujesz dwa całe obrażenia i jeszcze proszę cię o to, żebyś zdał trudny test kondycji. Nie chcę nic mówić, ale ten pająk ma obrażenie jak postrzał z pistoletu. Chciałbyś, żebym zdała, no nie. Pająk czmycha w ciemność i ogólnie profesor Jastrzębski, tylko machając tą pochodnią na lewo i prawo, odgania jakieś jeszcze kilka stawonogich istot, które gdzieś tam czmychają w otwory w ścianach i znikają z kręgu światła. A Kazimierz chwiejnie opiera się o ścianę, trzymając się za piekielnie bolącą rękę. Myślę, że się nawet usunął przy tej ścianie. Ja tak pewnie podejdę zaraz i tak podnosi, tak. Kaziu, czujesz, co się stało? Kaziu. Czujesz się dziwnie, Kazimierzu. Czujesz, że ten pająk mógł być jadowity i najprawdopodobniej jakiś jego jad zaczyna powoli krążyć ci w żyłach. Gertruda z krzykiem uciekła gdzieś w ciemność. Są tu jeszcze te pająki? Nie no, rozbiegło się. Ugryzło mnie, panie profesorze. Jeden miał ugryzł. Okej, to Stanisław w takim razie podbiega do Kazimierza. Musimy stąd zabrać go. Nie, szybko musimy działać. Jeżeli jakiś jad dostanie się do jego krwiobiegu, to może być po nim. Próbuję na szybko to zaimprowizować, mając medycynę i pierwszą pomoc. Wiecie co? Nie, medycyny nie mam. Pierwsza pomoc. Pierwszą pomocą możesz mu go tam próbować opatrzyć, dzięki temu jedno obrażenie ewentualnie odzyska. A ten jad, jakbym chciał się pozbyć go? Wiesz. Chciałam komentować, z pierwszej pomocy to chyba twój wniosek będzie ujebać tą rękę. Natomiast jeżeli chodzi o jad, no nie, nie wiecie co go ugryzło, jakie powoduje efekty, więc nie wiesz czy na przykład... No dobra, a pytanie czy jakby standardowo zadziała to, że jak mu rozetnę i wyssam to jak w książkach? Czy to zadziała? Ale nie wiesz czy wiesz, wzięcie tego do ust nie spowoduje na przykład... Dobra, że... rozcinam mu rękę przy pomocy... Mam medycynę 4-7. Rozcinam mu rękę nożem i próbuję wycisnąć tą krew. Trudno. Poprzek. Rus. Tak. Dobra, rzuć na medycynę, ale to też będzie trudny test. Dobra. Ja tam wspieram pochodnią, odganiam, co by trzeba było, tak? Lewo, prawo. Posuję. I jak ci się nie uda, to skaleczysz go na tyle mocno, że zarobi K5 obrażeń. Dobrze, może być. Kurde, no. Więc Stanisław doskakuje do Kazimierza, łapie go za rękę i po prostu wbija mu tak nóż, tak że aż ostrze przechodzi aż przez ten, między kośćmi przedramienia i przechodzi po prostu na wylot. Kazimierz, czujesz potworny ból rozrywający ci rękę. Nie dość, że ugryzienie pająka palącym bólem rozchodzi się po kończynie, to jeszcze w tym momencie widzisz, jak doskakuje do ciebie kapral i po prostu jeszcze ci wbija nóż w rękę na wylot, tak przebija. Dostajesz K5 obrażeń jeszcze od tego. Dobra, nie spanikuję, ale w takim wypadku weszło mi aż 7. Moje pytanie jest, czy to już nie jest na tyle dużo, że postać będzie mdleć? Jeżeli przekroczyło ci połowę obrażeń, to jesteś ciężko ranny w tym momencie i masz niesprawną kończynę, minus masz 50, znaczy no, o połowę mniejszą masz... Ej, ale tam było K5 obrażeń, czy 5 obrażeń? K5 obrażeń. K5, to rzut jeszcze musi być na obrażenia. Spokojnie. Powiedzieliście, że weszło mi 5 obrażeń, no to już to wliczyłam. K5. Miało być, mówiłem K5, tylko to powinien Stanisław K5. Rzucić. Rzuć Stanisław, pokaż, mogę co rzucić. Stać. D5, proszę bardzo. 4. To dalej jest połówka, więc... No to dalej jesteście... Teraz jestem idealnie na połówce. Jesteś ciężko ranny, o ile. No. Musiałeś rzucić test na kondycję, ale chyba... Już to zrobiłem. Tak, więc nie tracisz przytomności, no ale masz...
Jesteś ciężko ranny, tak jakby w tym momencie w rękę. Panie Stanisławie, dlaczego? Co pan robi? Czy pan się dobrze czuje? Panie Stanisławie! Musimy szybko go z tym zabrać. Tak, teraz to się wykrwawi, trzeba go bandażować. Kazimierzu, mam dla ciebie jeszcze jedną złą wiadomość. Oprócz tego, że jesteś ranny i prawdopodobnie Stanisław Wolpe próbował cię zabić, albo tak ci się wydaje, to czujesz ciepło rozpływające się w twoim kroczu i czujesz, dostajesz potężnej erekcji. Ja pierdolę. Nie, to myślę, że w takim wypadku Kazik się osunie na podłogę, położy tą rękę, że boli, bo i tak kurwa boli, napierdala. A świecący na to wszystko profesor Jastrzębski, tak, widzisz ewidentnie, że spodnie Kazimierza, dalej. On to ukrył. Tego nie da się ukryć, to tak mi zażyła Viagrę taką level hard. Aksiu! Panie Stanisławie, musimy go jak najszybciej zabrać. Proszę mi pomóc. Pod jedną rękę, pod drugą rękę. I ja tam, wiesz, od tyłu jeszcze pochodnią macham. Mimowolnie widząc, tak przytomny, ale tak... Ledwo. Obolały. A w międzyczasie Gertruda, która biegniesz, wybiegasz gwałtownie z podziemi, ze strachu, kiedy już wyskoczysz na dwór, to co robisz? Pioddech, sprawdzam, czy rzeczywiście pająk mnie nie goni. I tak powoli wracam do środka, krzyczę: Tato! Panie Kazimierzu! Panie Stanisławie! Tak. Twoje słowa rozbijają się echem po korytarzach świątyni. Tak wsłuchujesz się, czy jest jakaś odpowiedź, i wydaje ci się, że gdzieś z daleka, takim odbijającym się już słabym echem, słyszysz jakiś coś, jakby krzyk. Zabudzenie z bólu raczej. Tak. To jest takie... Musimy się pośpieszyć. Państwo, sobie. Tak jak ewentualnie, jak usłyszę, tak tylko... Gertrudo, idziemy! Prawie wszystkim nam nic nie jest, ale przygotuj ciepłą wodę. Gertrudo, rzucę na nasłuchiwanie. Trudny test. Zobaczymy, czy usłyszysz, co profesor do ciebie krzyczy. Ja próbuję nie widzieć to, co nie chciałbym widzieć. Kazimierz bardzo mocno stara się, żebyś ty tego nie widział. Tylko no ja nie wiem! Nie panujesz nad tym, nie wiesz, dlaczego to się dzieje, ale jest to... Ale nie, bardziej mi chodzi o to, Żuraw, że tak jak ci mówiłam, on się osunął na podłogę, więc prawdopodobnie kolana pod siebie, rękę położył na tych kolanach, żeby to bardziej imitować, że to skupia się na bólu. Mhm. O to mi chodzi. Coś tam do ciebie dobiega, Gertrudo, ale nie rozumiesz w ogóle co. Co nie? Jakieś... Coś tam ktoś krzyczy, nie wiesz, czy wzywają pomocy, czy krzyczą z bólu, ze strachu, czy cię wołają. Nie masz zielonego pojęcia. Teraz wracać? Wracam. Nie. Powoli wracam, ale oświetlam sobie drogę daleko do przodu. Czym tam mam, lampą czy pochodnią? Pewnie jakąś lampą naftową sobie rozświetlasz ściany korytarza. Pewnie tak. Bojaźliwie rozglądając się na każdy jakiś tam cień grający na ścianie czy coś, czy przypadkiem znowu włochata bestia z najgorszych koszmarów nie próbuje cię pożreć. Stanisławie i profesorze Jastrzębski. Idziemy. Ja chcę prowadzić Kazimierza na zewnątrz, więc... Ten nóż wystaje mu nadal z przedramienia, ociekając krwią. No bez przesady. No właśnie. Po prostu podejrzewam, że jakby to wyglądało tak, jak opisałeś, to my tam się dar cały czas. Aha. No. Raczej. W każdym razie strugi krwi po prostu spływają po... No, paskę jakąś tą ciskową mu zrobiliśmy. Na szybko ze szmaty, na pewno zawiązane, ale prowadzimy, żeby to zdezynfekować i tak dalej. Właściwie prawie, że musicie go nieść, ponieważ Kazimierz podkurcza nogi pod siebie. Kąt prosty tutaj w biodrach, nie? Au. No chyba mnie prowadzą. Chciałam powiedzieć, żeby szli przodem, ale jeżeli Kaziu nie jest w stanie sam iść z utraty krwi, to go prowadzą. Pod rękę tak, z jednej, z drugiej strony mi się wydaje.
Więc w końcu w połowie drogi trafiacie na Gertrudę, która oświetla sobie drogę lampą i tak spotykacie się, wy prawie że niosąc Kazimierza, nie wiem, pod pachy czy w podobny sposób, i Gertruda, która przestraszonym bardzo wyrazem twarzy i zatroskanym jednocześnie oświetla was. Widzisz, że Kazimierz ewidentnie jest ranny, bo jego prawa ręka jest cała zakrwawiona. Myślę, że nawet dalej kapie. Jeżeli Staś się tak bardzo zjebał ten rzut, to mógł zrobić naprawdę głęboką ranę. No dlatego ci zrobiliśmy opaskę uciskową. Mhm. Żeby nie kapało. Przygotuj ciepłej wody. Musimy oczyścić ranę, musimy... Cokolwiek. Jeżeli stracisz tą kończynę, niż umrzesz, nie bój się. Dobra, tak, oczywiście... Pierwsza reakcja była oczywiście: Matko Boska, Kazimierz! Ale potem, jak już troszeczkę obrzytomniała, to... Ja generalnie deklarowałem na pierwszej sesji, że zawsze chodzę z apteczką, no. Więc ja bym chciał... To możesz rzucać na pierwszą pomoc, jeżeli chcesz go opatrywać. Bo tam gdzieś, rozumiem, w namiocie ją kładziemy gdzieś tam, nie? Na pryczy. Jeżeli masz apteczkę, no to dostaniesz kość premiową za korzystanie z apteczki. To na pewno zatamuje krwawienie i wyleczy. Jeżeli Stanisław ci pomaga, no to drugą kostkę premiową. No, a ja kibicuję. Ja jestem cheerleaderką teraz. Gertruda! Chodzi. Po dobrych kilku minutach tam mocowania się z raną, oczyszczania jej, no udaje wam się zatamować krwawienie. Na pewno trzeba będzie zszyć, więc tam szycie jeszcze wchodzi w rachubę. Natomiast dziwna przypadłość Kazimierza jak na razie nadal się utrzymuje. Zawijam się w kos. Nie mam kapelusza, żeby pożyczyć. I Gertruda, jesteś tego oczywiście świadkiem, że jakby się nie próbował ukrywać, no nie może tego ukryć. Natomiast nie wygląda na to, żeby jad pająka był jakiś śmiertelny, ponieważ nie dostał żadnych drgawek, nie dostał ani wysokiej temperatury, ani też temperatura ciała nie spada. Jednak opuszczenie krwi pomogło. Zatroskani robotnicy, którzy czekali na to, co tam przyniesiecie, jakie wieści ze sobą, przez waszego tłumacza dopytują się, co się stało. Jakieś dziwne, toksyczne pająki, które obrzęk powodują po ugryzieniu. Dopytują się dalej, jaki obrzęk, o co chodzi, jakie pająki, nie? O, bolesny obrzęk, bardzo. Takie duże pająki. Wiesz co, po konsultacjach robotników z tłumaczem, tłumacz mówi wam, że najprawdopodobniej Kazimierza ugryzł tak zwany wałęsak brazylijski. Jest to pająk, który jego jad właśnie powoduje nieprzyjemne erekcje u mężczyzn, a na kobiety jako tako nie ma wpływu, jest tylko bolesny, nie? Tylko że nie powinny być takie duże, wedle słów robotników. Są sporawe, ale nie są aż tak duże jak te pająki, które napotkaliście wy. Więc za godzinę albo może nieco więcej ta bolesna przypadłość Kazimierza powinna mu minąć. Teraz jest zasadnicze pytanie. Kto zajmuje się Kazimierzem na spokojnie w obozie? On was wszystkich wyjebał z namiotu. Wszystkich? Wszystkich to do sztuki. Macie mu dać spokój. Ale Kazimierzu, to trzeba zaszyć, to tak nie możemy teraz zostawić. To niech jedna osoba zszyje i dajcie mi spokój. Właśnie jak Kazimierz przypadkiem odkrył zajebiste lekarstwo na impotencję. Muszę sobie takiego zabrać do Polski. Trzymać w szafce nocnej. Nie jest śmieszne, panie profesorze. Czuję się upokorzony. Ważne, że żyjesz. Macie wrażenie, że ta świątynia, czy tam grobowiec próbuje was złamać psychicznie, jeszcze zanim dotrzecie do komnaty grobowej. My się nie damy. Odkryjemy prawdę. Choćby nie wiem co. Z powodu rannej ręki, dopóki twoje obrażenia, Kazimierzu, tam ten pierwsza pomoc, jedno obrażenie ci uleczyła, ale dopóki nie spadną do 1/4 wartości, no to masz utrudnienia na wszystkie rzuty związane ze zręcznością i siłą. Mhm. Kto ma możliwość szycia Kazimierza? Ktoś z medycyną, nie? O, ja mam całe 16 medycyny.
Nie wiem, czy tego ja chcecie. Ja mam 20. Myślę, nie, że 47 medycyny i 60 pierwsza pomoc. Pan Stanisław jest w tym momencie nie mile widziany w tym namiocie. To odwrócisz głowę. Ja tak wiem, tak nie masz wyboru. No niestety, to jest najbardziej wykwalifikowana osoba, pomimo kontrowersyjnych metod. Ja zobaczę, czy hrabina ma coś związanego z medycyną. Hrabina to jest tak bezużyteczny postać aktualnie. No cały jeden ma medycyny, więc może spróbować. No, nie no, hrabina no, może... Poddam się tej operacji pana Stanisława, ale rad będę, jeżeli pan Stanisław położy wszystkie noże. Tak, tak. Czy mogę jakoś asystować? Tak, to wtedy Stanisław będzie miał ułatwienie. To asystuje. Pomoże. Trzymaj za rękę i uspokajaj pana Kazimierza. To nie będzie potrzebne. Czyli co, te trudność normalna i plus jedna kostka, tak? Mhm. Za pomoc? No proszę. O! Dzięki szyciu i zaaplikowaniu środków przeciwbólowych, środków odkażających, no to tam powiedzmy dodatkowe jeszcze obrażenie dzięki temu zaneguje Kazimierz, ale dalsze rany będą się już musiały goić w naturalnym tempie. Będziesz miał piękną szramę, jak wrócisz do Polski, o ile przetrwacie tą wyprawę, bo na razie wszystko wskazuje na to, że jak jeszcze jakieś niespodzianki skrywa to przeklęte miejsce, to część z was może nie dożyć. Każdy ma swoje rany powojenne, czy coś. Ale jak nie przerujemy, to timeline się zepsuje. Nie właśnie. Trudno. Musimy tam wrócić. Ale trzeba się zaopatrzyć w ogień. Ogień odstrasza te bestie. Żywy ogień. Ty, Kaziu, zostań tutaj na razie może. Musisz wypocząć. Może, nie wiem, przeczytaj jakąś książkę, czy... Może dowiesz się czegoś, może coś w jakichś tomiszczach znajduje się o tym miejscu, o tej świątyni. Już szukałem. Przynajmniej w tym, co mamy. Co to jest, że tak odchodzę na bok, profesora tak pod rękę biorę, tak żeby odejść z nim kilka kroków na bok gdzieś. Mhm. Panie profesorze, czy na pewno chce pan ryzykować z zdrowiem córki, żeby z nami szła? Może lepiej nie zostanie tutaj z panem magistrem. Tak, tak, tak. Pocieszę go trochę. Tak rozwiewawczo, tak ma pan całkowitą rację. Widzę, że się rozumiemy. Bardzo dobrze, panie Stanisław. Wiedziałem, że jest pan kompetentną osobą. Ja jeszcze bym od was chciał wszystkich, jak byliście przy Kazimierzu i jeszcze tam zanim wyszliście i ogólnie przez ten cały okres, aż do ukończenia operacji szycia jego ramienia, to bym chciał od was wszystkich rzuty na spostrzegawczość na 1/5. To jest ekstremalne czy trudne? Ekstremalne. Ja jestem zdolny do spostrzegawczości na 1/5. Jak znaczy, to? Ja nawet nie będę forsował. To... Jejku, ja jeszcze widziałem 2-0, jak lądują. Co nie? No. Więc okej, dobra, nie było tematu w takim razie. Więc Gertrudo, moja droga, myślę, że nie możemy zostawić tutaj samego pana Kazimierza, jakby się coś działo, to będzie potrzebna pomoc, czy może jakiś kompres zmienić, czy nawet nas zawołać. Może zostaniesz tutaj z panem magistrem i pomożesz mu w ciężkim czasie. Truda westchnęła, ale powiedziała, dobrze tato, ale uważajcie tam na siebie. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. Pochodnie trzeba wziąć, panie Stanisławie, pochodnie i odstraszyć ogniem. Pająki się boją ognia, w sumie jak wszystkie zwierzęta. Biorę tam jakiś worek, ładuję pochodnie, tak żebyśmy mieli zapas jakiś. I zostawiacie Kazimierza w tym, w namiocie i wracacie bez niego? Z Gertrudą. Tak, z Gertrudą. Czyli we dwóch tylko, tak? Tak. No dobrze, więc wracacie we dwóch do grobowca. I wracacie do tego feralnego korytarza, w którym nadal jeszcze widać ślad po rozdyźdanym stawonogu przez Gertrudę. Zagłębiacie się dalej w korytarz. W ścianach widzicie jakieś otwory, prawdopodobnie przez które wyłaziły te włochate, przerośnięte parszywce, ale światło z pochodni, a może po prostu zbyt wiele hałasu lub jakieś inne czynniki sprawiły, że żaden włochaty wałęsak brazylijski
na was, nie wyskakuje i nie niepokoi waszej grupki. Po kilkunastu kolejnych metrach docieracie do zamurowanych drzwi, przed którymi leżą dwie sztuki jeleniego poroża. To było to poroże. Przy złocie też było to poroże. Ja generalnie nie przeszkadzam, tylko tam świecę pochodnią, tak żeby pan profesor miał lepszy widok i tak dalej, nie? Otwór wejściowy ewidentnie jest zamurowany, także dostanie się do niego będzie wymagało prac wydobywczych po raz kolejny. Tak, pytanie czysto meta na temat wiedzy profesora. Czy było coś o tym jeleniu pompasowym i jego porożu? Jakieś zastosowanie jego? Czy... Na pewno tyle, co Kaziu ci zarzucił. Poroże jelenia pompasowego. Ogólnie jelenie pompasowe, tego dowiedziałeś się od waszego myśliwego. Jelenie pompasowe nie występują na tej wysokości gór. Znaczy na terenach niższych. Natomiast służyły, wedle słów Kazimierza, które wyczytał w książce Eliasa Jacksona, służyły one jako element rytuału mającego przebłagać i uwięzić ducha demona Anchanchu, czy tam Janchanchu. Zależy, raz wymawiany tak, rozumiany tak. Jasne. Znowu ten to poroże. Ajajaj. Pewnie zabobony, ale wydaje mi się, że za tą ścianą bym tak opukał. Tak puk, 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 puk. Jaki jest dźwięk? To rzuć na nasłuchiwanie. O! Wiesz co? No, pukasz dosyć mocno, więc słyszysz lekko głuchy odzew sugerujący, że gdzieś tam za tymi kamiennymi, za tą kamienną ścianą jest najprawdopodobniej jakaś pusta przestrzeń. Może wnęka, może dalsza część korytarza, może komnata grobowa. Panie Stanisławie, coś jest za tą ścianą. Sądząc po tych porożach i... W ogóle, czy tutaj są jakoś ściany pozdabiane, czy... Nie wiem, jakieś napisy? Nie ma nic. Ewentualne jakieś tam bruzdy, żłobienia, czy coś są wynikiem naturalnej korozji. Żadnych płaskorzeźb, żadnych tam jakichś malunków naściennych, ani tego typu rzeczy. Okej, jak tu stoicie, ja bym chciał jeszcze od was jednego rzutu, od ciebie, od Stanisława, na nawigację. O, okej. Całe 10. Witaj w klubie. Dobra, ja mogę spalić 5 szczęścia. Niech stracę. W tej całej sytuacji, w tej całej wędrówce przez świątynię, zdajesz sobie, profesorze, sprawę, już pobijam to, jak to wygląda na Foundry, ale powiedzmy, nie zwracałem na to uwagi, że wędrując korytarzami tej świątyni, zdajesz sobie sprawę, że jak się tak zastanowić, wydaje ci się, że wędrowaliście poniekąd spiralnym ruchem i postawiłbyś dosyć, może jeden z garnców ze złotem w ramach zakładu, że jeżeli teraz za tą ścianą znajduje się komnata grobowa, to ona najprawdopodobniej znajduje się tuż pod waszym obozem. No, dzielę się przemyśleniem ze Stanisławem. Prawdopodobnie tego, co mnie mój zmysł i orientacja nie myli, będziemy praktycznie pod obozem. A to, co jest za ścianą, będzie bezpośrednio pod nim. To będzie uważać. Wdrożyli te korytarze tutaj w tym płaskowyżu, na którym rozbiliśmy obóz. Mieli... Pytanie, dlaczego na przykład nie zrobili wejścia na samym środku? Czy to jest spotykane tutaj w tych rejonach, że w ten sposób się robi, że takie długa droga wiedzie do głównej komory grobowej? I no właśnie, czy to jest normalne, że tego typu układ... To rzuć na archeologię, tylko to trudny test będzie. Jak najbardziej, to... Jeszcze jak? Nie wiesz, zawsze ale taki... twierdzisz, że wiesz, tak? Tak, ja w sensie, jako autorytet, no, na podstawie mojej bardzo obszernej wiedzy mogę stwierdzić, że czasami się tak zdarza, że się wykopię, a czasami tak się nie zdarza. Też co mogę rzucić na archeologię? Tak, jeśli to posiadasz. Był trudny, tak? Tak. No, na 6. Nie wiem dlaczego, ale mam na 6. Coś tam liznąłeś wiedzy pewnie. Napatrzyłeś się. Dobra. Kiwam głową, tak. Znaczy, nie słyszałem nigdy o tym, więc brzmi profesor bardzo przekonująco. Tak? Asiu ma więcej archeologii od Kazia.
Więcej z książek by ten, albo z przyglądania się wykopaliską się nauczył, niż no, z książek. No, jak błąd w tej postaci, jak to się robi? Miał? No proste, w okopach się nauczył trochę o wykopaliskach. Tak. To chyba były okopaliska. Tak. Okopaliska. Okopaliska. Tak czy siak, to też kopanie. Okej. Okay. Oczywiście. No to... Co w międzyczasie robią tak. Kazimierz i Gertruda? No Kazimierz to pewnie... leży. Gertruda zapaloną pochodnią odgania hrabinę. Hrabina na ośmiu nogach właśnie tak próbuje się dobrać. Tak jak zadeklarowałam na początku, wywaliłem wszystkich z namiotu i sam umieram z bólu, cierpienia i wstydu. Ja myślę, że o łodzi nic się nie dzieje. Znaczy... No chyba, że robotnicy stwierdzili, że to jest idealny moment do tego, żeby się zbuntować. Robotnicy twoją przypadłość z wałęsakiem brazylijskim akurat chyba nieco poprawił im humor z jednej strony, twoje nieszczęście. Chociaż ty tego nie widzisz, za to Gertruda to widzi, że to jest chyba cała sytuacja ich rozbawiła nieco, ale faktycznie, ale jeśli rozumiesz hiszpański, no to... Tak. To możesz rzucić na hiszpański, trudny przez to, że... Znaczy z utrudnieniem, z kostką karną, że przez ścianę namiotu gorzej słychać, więc... Nie. Ale był więc, piękny rzut. Więc nie rozumiesz nic, bo z tego, co tam między sobą gdzieś tam podśmiewali się i komentowali. Ale Gertruda, podchodzi do ciebie Diego, wasz tłumacz, i mówi, że... Ja wiem, że w tej chwili nie ma profesora, który pełni aktualnie rolę przywódcy tej ekspedycji, ale robotnicy niespecjalnie są chętni do tego, żeby wracać do świątyni. Twierdzą, że i tak już uwolniliśmy złego ducha, ale żeby nie prowokować więcej zdarzeń, trzeba by było zasypać to przeklęte miejsce i wynosić się stąd czym prędzej. Nie wiem, jak długo zechcą tutaj spokojnie czekać, aż wrócą pani towarzysze, ale trzeba by było ich uspokoić, albo jakoś przekonać do tego, że żeby nie opuszczali obozu, no bo będziemy mieli problem. Myśli pan, że jest jakaś szansa, by... Czy jest jakaś szansa, aby przemówić im do rozsądku? Można by było spróbować. Może, nie wiem, pani ich uspokoi. Widziałem, że pozytywnie ogólnie ludzie na panią reagują. Może razem z hrabiną jakiś chociaż zalążek autorytetu pani tutaj postawi jako Europejka, jako osoba z cywilizowanego kraju i uspokoi robotników na tyle, żeby przynajmniej chcieli poczekać na powrót profesora. No nie no, oczywiście mógłbym poczekać na powrót profesora, przecież nie zasypiemy świątyni z moim ojcem w środku. Trochę nawet nie sugerować takich rzeczy. No nie miałem na myśli aż takich drastycznych rozwiązań, ale chodzi o to, że oni są gotowi w każdej chwili po prostu spakować się i odejść. Dobrze, spróbuję z nimi porozmawiać. Ja bardzo panią proszę, bo jestem trochę między młotem a kowadłem, rozumie pani. Mhm, inżynier Kryn już wyruszył. Tak, oni rano, no po śniadaniu wyruszyli, więc... Mhm, dobra. W obozie jest tylko Kazimierz, który jest ranny, no i hrabina ewentualnie, jeśli chcesz sobie ją do pomocy w jakiś sposób przygarnąć, to możesz. Hrabina jest bezużyteczna. Ona jest dobra. Powiedzmy sobie, chciałem ci powiedzieć. No nie wiem, mnie do siebie nie przekonała jeszcze. Nie rzucała kośćmi, widzisz. Dobra, niech będzie. To co mam rzucać? Przekonywanie czy urok osobisty? Ale sama to robisz, czy próbujesz jednak poprosić? Nie, z hrabiną. Hrabina chętnie przystaje na twoją propozycję, no jest, widać, że mimo tego, że jakoś specjalnie nie jest użyteczna, to jednak próbuje się w jakiś sposób, chociaż trochę zmartwiła ją ta rana Kazimierza i to, że kolejna osoba doznała uszczerbku na zdrowiu, podczas gdy jeszcze tamta ekipa, która wyruszyła w kierunku Lamechorady, na pewno na piechotę prędko nie dotrze na miejsce, tym bardziej jest skłonna ci w jakiś sposób pomóc, no i próbuje razem z tobą przekonywać robotników przez tłumacza waszego.
Więc na co chcesz rzucać? Czy na urok osobisty, czy na perswazję? Co wolisz? Za towarzystwo najwięcej, więc... Za towarzystwo hrabiny masz kostkę premiową. Urok. Standardowa. Tak, standardowa. Znaczy kostkę premiową. Standardowa. Kostkę premiową ustawiasz na plus jeden. Jak masz tam... Co wiem. Ale i tak... Ale i tak, ale i tak zdała bezbłędnie, więc gdzieś tam z pomocą hrabiny i takich bardzo wspierających was potakiwań Diego, waszego tłumacza, udaje wam się pośród dwójki Aymarów, która jest najbardziej taka negatywnie nastawiona do pozostawania w obozie, udaje wam się ich przekonać, żeby zostali przynajmniej do czasu, dopóki profesor Jastrzębski nie wróci, nie wysłucha racji robotników co do tego, że chcą opuszczać to miejsce i nie chcą dłużej tutaj przebywać, ale ciągle upierają się przy tym, że obudziliście złe moce i teraz te wszystkie wydarzenia, łącznie z pogryzieniem przez wałęsaka brazylijskiego, jest efektem działań złego ducha Anchanchu i że trzeba to jak najszybciej skończyć, bo lepiej nie będzie według nich, nie? Tak, tak. Gertruda kiwa głową na ich słowa, po czym odchodząc mówi Anchanchu z ranczu. Lokalne zabobony i... Tak właśnie kończy się brak podstawowej edukacji. Podsumowuje to hrabina Potocka i udaje się w kierunku kantyny, żeby pomóc kucharzowi przygotowywać obiad i przygotować się na powrót pozostałych członków ekspedycji. Wracamy do profesora i Stanisława. Stanęli się na razie przed przeszkodą, której sami nie pokonacie, albo przynajmniej zajęłoby wam to bardzo dużo czasu, więc potrzebujecie pomocy robotników i tego, żeby rozkuli tą ścianę. Tylko już tak czujecie, przynajmniej na pewno profesor czuje gdzieś tam w kościach, że przekonanie robotników do tego, żeby wzięli się do pracy, będzie raczej trudną sprawą. No, ale no, tak czy inaczej będziemy musieli spróbować, więc... No, pewnie będziemy się kierować z powrotem do obozu, bo tu już nic więcej nie wykombinujemy. Wracacie do obozu i nie niepokojeni już przez żadne niezwykłe czy tam groźne sytuacje. No i trafiacie mniej więcej prawie na zbliżającą się porę obiadową. Widzicie, że hrabina Potocka kręci się wokół namiotu kantyny, a Gertruda gdzieś tam w pobliżu namiotu, w którym złożony jest Kazimierz. Może poczekajmy z tym wszystkim do obiadu, zanim przekażemy wieści i podejmiemy decyzję, co robić. Ja uważam, że jak już zaczęliśmy i tyle odkryliśmy, to trzeba iść do końca. Prawdopodobnie skoro zbliża się pora obiadowa, to za niedługi czas wszyscy do kantyny pójdą, no może oprócz Kazimierza, chyba że już czuje się na siłach do przejścia do kantyny. No, Kazimierzowi powoli też, im bliżej właśnie południa i pory obiadowej, tym powoli jego bolesna przypadłość zaczyna go puszczać i przechodzić. Ale wiadomo, ręka nadal jest ubolała i ogólnie nie czujesz się najlepiej. No to... Jak już będziemy przy obiedzie, to chciałbym poruszyć tą kwestię. Razem z panem Stanisławem dotarliśmy do zamurowanego przejścia, które według moich wyliczeń prowadzi do jakiegoś pomieszczenia, które znajduje się bezpośrednio pod naszym obozem. Ale będziemy musieli przekuć się, żeby sprawdzić, co tam się znajduje. Obawiam się, że może być z tym problem, ponieważ w czasie waszej nieobecności robotnicy byli o krok od buntu. Udało nam się z hrabiną ich uspokoić, ale byli o krok od rzucenia narzędzi i zaprzestania pracy. Chcieli zasypać wejście, być może nawet z wami w środku. Ale jak to? To nonsens. Przecież nie możemy teraz tego tak porzucić. Kazimierz tam jest, czy nie ma? To jest też pytanie, którego chciałam zadać, bo nie wiem. Jak chcesz, to możesz być. No chyba, że jeszcze się nie czujesz na siłach i odpuszczasz sobie obiad. No, to jest ten problem, że ja się nie czuję na siłach, ale ja jestem głodny, więc idę. Więc rzuciłbym. Kaziu, to jak myślisz? Nie możemy przecież tego tak zostawić. Panie profesorze, przepraszam jeszcze raz. To jest zamurowane wejście do czegoś, co jest prawdopodobnie idealnie pod nami. Dokładnie tak. A jak bardzo jest zamurowane, w sensie jak bardzo trzeba by się tam próbować dostać?
właśnie, czy po moim opłukiwaniu mniej więcej grubość ściany? Znaczy, no na pewno trzeba kuć. Powiem. Tak, nie wiem. Metr, pół metra, dwa metry. Nie, no myślę, że to pewnie z pół metra kamienia do przebicia się, może trochę więcej. Tak mówię, no, około półmetrowa ściana. Ja wiem, że odwlekła decyzję, panie profesorze, zresztą nie musi się pan mnie słuchać, ale ostrożność i logika w jednym nakazują mi, żeby wykuć jakiś mały otwór na nie więcej niż dłoń, poświecić tam, zobaczyć, czy w ogóle jest sens tam wchodzić. Co tam jest. Rozsądne, rozsądne. Tyle dałoby się chyba wykuć 2-3 godziny. No nie nawet wiem. W godzinę pewnie kucia by dało się taki otwór wykuć. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Więc po obiedzie. Po obiedzie musimy tam ruszyć, niech wezmą kilofy i musimy zajrzeć do środka. Profesorze, mogę iść z wami? Źle się czuję w obozie. Ale jesteś pewien? Że jesteś w stanie? Chyba lepiej się poczuję, mając coś do roboty, niż leżąc i rozpamiętując sytuację. No dobrze, skoro tak mówisz, no to nie będę cię powstrzymywać, ale to po obiedzie. Zjedzmy, usilmy się, wzmocnijmy i ze świeżymi głowami wyruszmy tam znowu. Mhm. A Gertruda, czy pomogła ci w tej ciężkiej sytuacji? Dotrzymała towarzystwa przez ścianę. Tego, namiotu. Ale jak to przez ścianę? Czemu przez ścianę? Wybacz. Panie profesorze, proszę wybaczyć. Naprawdę, nie chciałem towarzystwa żadnego. Oj, Kaziu, Kaziu. Złe masz podejście jak na młodzieńca. Złe podejście. Nie odezwał. Wrócił do swojej misji. No, nie będzie drążył profesor. Może nie jest to najlepszy czas i miejsce na budowanie takich relacji. W każdym razie, w niezbyt posępnych nastrojach dokańczacie obiad i nadchodzi ten moment, kiedy trzeba przekonać robotników do tego, żeby przynajmniej część z nich, ponieważ nie do tej pracy, do którą teraz sobie wymyśliliście, nie potrzebujecie wszystkich, ale żeby chociaż dwóch, trzech zgodziło się zejść z wami do podziemi i dokonać tego wyłomu w kamiennej ścianie, to no nie są chętni, to na pewno. Powtarzają w kółko pod przewodnictwem ewidentnie tych dwóch Aimarów, którzy z nimi są, że trzeba zapieczętować to miejsce, przebłagać tym złotem na nowo złego ducha Janczanczu i opuścić to miejsce, udać się w drogę powrotną do Lamy Horady po prostu piechotą za śladem inżyniera Kryna i ludzi, którzy z nim poszli i nigdy tu więcej nie wracać. No nonsens, nie możemy tak tego tutaj pozostawić. Historia domaga się swoich praw i historia domaga się, by została odkryta i przekazana kolejnym pokoleniom. Nie możemy sobie na to pozwolić. Musimy zejść, musimy odkryć prawdę na temat tego miejsca, a jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to może i kolejnego dnia przybędzie inżynier z pojazdami i wszyscy wrócimy. Bezpiecznie. Nie panikujmy, to tylko górzyste miejsce. Górzysta świątynia. Tu nie ma żadnego demona. Proszę się nie obawiać. A jeżeli boicie się demonów, to możemy zaraz nabożeństwo odprawić i pomodlimy się wszyscy wspólnie o bezpieczeństwo nasze. No dobrze, więc ktoś niech mi rzuci na przekonywanie. Może być profesor Jastrzębski, który wspierany jesteś na pewno przez hrabinę Potocką, która stara się w jakiś sposób na tyle, na ile potrafi jakby wspierać twoje działania, bo wie i rozumie, że musicie trzymać się razem i być jednomyślni w swoich decyzjach, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie robotników, więc rzuć mi na perswazję z kostką. Mogę na urok osobisty. Ewentualnie na urok osobisty, trudny test z kostką ułatwiającą. To i tak lepiej jak tamto? No nie. Trudny nie. Forsowanie ewentualne? Wiesz co, jeżeli ci się nie uda, no to robotnicy powiedzą, że dadzą wam, że na pewno kategorycznie odmówią zejścia do świątyni. I będą bezużyteczni. Będziecie musieli wszystko robić sami. A czy hrabina nie jest w stanie ich przekonać trochę? Bo wydaje mi się, że ona ma dużo
interpersonalnym. Albo innych interpersonalnych zdolności. Okej, okay, dobra, mogę rzucić za hrabinę, ale ona będzie miała kostkę karną za to, że profesor Jastrzębski nie był zbyt przekonujący. Mhm. A to ona ma ten, perswazji 50, to może na perswazję ewentualnie. Serio? Dziesiątka i dziewięćdziesiątka? Hrabina, tym gorzej, nie wiem czy, czekaj, co ja tu mogę zrobić, mogę forsować, tylko przecież żebym forsował za hrabinę? A to konsekwencje te same będą. Krytyczna porażka, więc i tak nie mogę tego forsować, krytycznej porażki, więc... Dobra. Niestety, robotnicy, przynajmniej jeżeli chodzi o przekonywanie takie jak urok osobisty, perswazja, absolutnie nie chcą. Możecie jeszcze się posunąć do drastyczniejszych metod w postaci zastraszania, no ale to wtedy grozi wam, że negatywnie się do was nastawią i być może się to później skończyć w nieprzyjemny sposób, więc jak chcecie. Powiem, jedyne co profesor może im powiedzieć to, że jest obrzydzony ich tchórzostwem, ich bojaźnością. Myślałem, że lud peruwiański jest ludem dumnym, odważnym i nie lękającym się niczego, a nie bojącym się jakichś pajęczyn i starych dziur w ziemi. Więc jeżeli oni nie chcą wykonywać swojej pracy, to będą odpowiednio potraktowani przy wypłacie i jeżeli oni nie chcą, to sam zajmę się ciężką pracą. Amen. Nie wiesz do końca, czy tłumacz, który tłumaczył twoją przemowę, ponieważ widać było trochę strach w jego oczach, kiedy słyszał tą twoją tyradę, czy przetłumaczył słowo w słowo to, co chciałeś przekazać, no ale powiedzmy, że spojrzenia robotników, które na tobie potem spoczęły, nie były zbyt takie przyjazne i zadowolone, ale nie komentowali w żaden sposób, przyjęli w milczeniu twoją złość, ale nadal uparcie swoją bezczynnością odmawiają wzięcia udziału w waszym przedsięwzięciu. Więc jeżeli chcecie kłuć ścianę, to musicie robić to sami. Tak, jest plan, przynajmniej profesora. Ewentualnie tłumacz może wam pomóc, no bo on jest bardziej taki skłonny. Natomiast no, robotnicy nie tkną palcem. Jak bardzo boli mnie ręka? No tak jak ci mówiłem, to jest bardzo bolesne i masz utrudnienia na wszystkie testy wymagające siły i zręczności, nie? Okej, okay, czyli nie mam nic, co by mi uśmierzyło chwilowo ból. Znaczy jakieś takie środki przeciwbólowe, no to takie wiecie, typu nie wiem co tam w tamtych czasach było dostępne. Czy jakaś, aspiryna pewnie. Aspiryna czy coś takiego, coś tam nałykałeś się, no ale czegoś silniejszego no nie macie tutaj, żadnej jakby nie wiem, morfiny czy czegoś, co by całkowicie uśmierzyło ci ból takich, że blokada jakby ci ktoś założył w rękę, nie, to nie ma takich rzeczy, nie. No jak taka sytuacja wygląda, to Kazio wziął ten młotek, wziął to dłuto. I idzie przed siebie. Kaziu, najpierw zjedzmy, spokojnie. Ja mam ochotę, nie mam apetytu, dziękuję. Ale nie możesz tam iść sam, poczekaj na wszystkich. Nie możesz tam iść sam. A co będzie, jak znowu wyskoczą te obrzydliwe pająki? Czy wyskoczą, panie profesorze? Były ostatnio? Teraz nie, ale to... Co mamy wiedzieć, czy nie wyskoczą? Niech ci zmęczenie nie zmąci decyzyjności, mój drogi. Mi się, że pracownicy zostawili nas w takiej sytuacji. Moje serce boleje nad tym faktem, ale niestety nie możemy nic zrobić. Nie możemy ich zmusić. Znaczy, możemy. Po to tu są. Ja już dobrze opiszę ich pracę temu, który ma wypłacić im pieniądze. Dopilnuję, żeby dostali połowę. Choć nawet nie połowę obiecanego wynagrodzenia. Mówiłem, panie profesorze, że pana głęboko szanuję i utrzymuję swoją opinię. Chciałbym być aż tak odważny jak pan. Ale to... jaka to odwaga? To nie chodzi o odwagę, to chodzi o przyzwoitość i godność i honor. Jakem obywatel Rzeczpospolitej Polskiej muszę dbać o dobry wizerunek naszego narodu, naszej polskiej archeologii. Wiem, wiem. Dla mnie to jednak trochę kwestia odwagi, umieć tak po prostu domagać się tego, co się należy. Domagać się czegoś, czego nie powinno się domagać. To przykre i zatrważające, że zostałem do tego zmuszony. Ale co się stało, to się nie odstanie i jedyne co możemy iść do przodu. Jest się w spokoju, potrzebujemy sił. Święta prawda. I wracam do miski.
Ewentualnie odszukałbym butelkę, która pewnie rano nie poszła, żeby trochę zmącić umysł. Więc butelka oczywiście szybko się odnajduje, więc możesz się uraczyć jakąś tam drobną ilością trunku. I co? I po obiedzie wracacie z powrotem do świątyni, rozumiem? Ja na pewno biorę kilo w jakieś dłuto właśnie też, sprzęt taki troszkę pewnie aż zbyt ciężki sprzęt jak na profesora w jego wieku, ale... No to w takim wypadku Kaziu zabierze ten sprzęt na siebie, mimo że on nie powinien dźwigać, ale profesor jeszcze bardziej nie powinien dźwigać. O, nie, na pewno ci nie pozwoli. To będzie takie, wiesz, wydzieranie, nie? Nie, ty jesteś, ty masz gorzej, ty mnie. Ty. Dobra, to jedna ręka Kazia na rękojeści z tyłu, ręka profesora na rękojeści z przodu i idziemy to razem. Kilo w jeden. Dobrze, to świadczy o potencjalnym kuciu, nie? Znajdujecie się z powrotem przed kamienną murowaną ścianą, która... A kto idzie właśnie? Pytanie jeszcze. No na pewno Stanisław też idzie. Też z kilofami, czy coś, co tam bierzemy. Ten, no to mówię, tłumacz Diego zaoferował też swoją pomoc. Przyjmiemy. To idziemy we czwórkę. Gertrude zostaje w obozie, tak? A czy ojciec pozwoliłby Gertrudzie kuć w litej ścianie? No w sumie nie jest. Tylko pytanie, czy... No ale może chcieć patrzeć, nie? Pytanie, czy nie martwisz się o to, że coś w obozie może stać pod waszą nieprzec? No właśnie o to chodzi, że kuć, niekoniecznie kuć, ale żeby mieć pod ręką, chociaż a nóż trzeba jakąś ekspertyzę jakąś kamienia czy coś, no to pewnie wolałbym, żeby była przy tatusiu. No to waha decyzja, ja mogę iść, mogę być w obozie. No to chodź. Nie ma co ryzykować, że tym niesubordynowanym tubylcom coś głupiego przyjdzie do głowy. Dobra, wezmę apteczkę, mogę znowu kogoś posklepać. Znowu zajdziecie się przed tą kamienną ścianą, która przegrodziła wam drogę i zabieracie się za rozkuwanie niewielkiego otworu, zgodnie z pomysłem Kazimierza. Poprosiłbym tych kujących, albo jedną osobę najsilniejszą, o rzut na siłę po prostu. Zobaczymy, jak bardzo dobrze będzie wam to szło. Prawdopodobnie to Stanisław. Ile masz? 50 tylko. O, to ja mam 40, to też szalenie. No, rzucam. Kaziu ma siły 65, ale nie wiem, jak to po karach pójdzie. To połowa z tego pójdzie ci. No to 32. Dobra, to jak normalny ma być? Tak, tak. O, no zaś. Więc... Nowa siła. Spieliście się w sobie. Gdzieś tam być może podkurwienie na opieszałych robotników i przestraszonych, może ogólne jakieś tam podminowanie się całą tą sytuacją sprawiły, że energicznie machaliście tym kilofem na zmianę i rozkuwaliście tą ścianę i w ciągu, myślę, godziny czasu udało wam się wykuć w niej otwór wielkości, no ja wiem, dwóch pięści męskich, które można by wsadzić w ten otwór. Tak oczy przestawić i tyle. Oczy i światło. No, to w tej zasadzie, że oczy, oboje oczu tak się mniej więcej zmieszczą i... Kto zagląda? Najbardziej zainteresowany. Tak, pewnie tak. Pewnie światło jakieś, niekoniecznie pochodni, tylko właśnie już może latarki nad głową i... Lewo, prawo, lewo, prawo. No to rzuć na spostrzegawczość, trudny test. Dobra, ewentualne forsowanie? Ewentualne forsowanie... Jak ci się nie uda, skoczy na ciebie kolejny pająk. Mogę zobaczyć, panie profesorze? No tak, to... Proszę, ja nic tu nie widzę, jakoś... Nie wiem, czy ta latarka... No nie wiem. No i przekazuję ewentualnie... Będziemy się zmieniać. Kazio też jest. Czy ten otwór jest na tyle duży, że można by ewentualnie spróbować wepchnąć tam do środka zapaloną pochodnię? Myślę, że tak. No to takie coś chciałbym zrobić. Zapalam pochodnię i wciskam do środka, tak żeby tam spadła na posadzkę. Nie boi się pan, że coś się tam zapali, jeżeli tam jest jakieś wielkie skarby zgromadzone? Jeżeli coś... Złoto raczej się nie stopi. A drewno raczej by było zbutwiałe. Dywan to samo. Dywan? Nie sądzę.
Więc jeżeli robisz coś takiego, to następna osoba, która będzie zaglądać, będzie miała kostkę. No i chciałbym zaglądnąć teraz sobie do środka. No to rzuć trudny test spostrzegawczości, ale z kostką premiową. Teraz jeszcze... O! Ledwo. W tym migającym gdzieś tam po drugiej stronie ściany świetle pochodni widzisz kawałek komnaty, która znajduje się za tą ścianą, i na jej środku najprawdopodobniej coś stoi. Co? Tego już nie jesteś w stanie dostrzec. Wydaje ci się, że jest całe czarne, ale to tylko tyle, co jesteś w stanie tutaj w tym momencie zobaczyć. No ewidentnie jednak jest tu jakaś komnata, nie? Ręką wołam profesor, niech pan spojrzy, chyba tam jakiś postument, nie wiem, jakaś rzeźba na środku stoi, ale niech pan zerknie. Tak patrzę, pewnie tyle samo widzę. Znaczy, no możesz rzucić na spostrzegawczość tak samo z kostką premiową, trudny test, jeżeli wyrzucisz więcej niż jeden sukces, to może dostrzeżesz więcej, nie? Profesor Jastrzębski ma nieco lepszy jakby chyba wzrok od Stanisława. Okulary. W każdym razie dostrzegasz, że ewidentnie jest jakaś komnata, a na jej środku najprawdopodobniej coś na pierwszy rzut oka przypomina ci to duży czarny albo grób, albo sarkofag. Tam jest jakiś grobowiec. Czyli to nie jest świątynia. Może to jakiś władca tutaj. Może jakiś kapłan inkaski. Albo jakiś pomniejszy władca ziemski. Może być jakieś wielkie odkrycie. Musimy się przekopać. Atakujemy! Możemy kuć w sumie do całego wieczora. Poczekać na Jana, jeśli wrócą z jakąś pomocą. Jutro rano na przykład tutaj wejść. Rzuć Kazimierzu na inteligencję po prostu. No. Zdajesz sobie sprawę, że wasz obóz od La Mejorady dzieli na tyle duża odległość w kilometrach, że piechotą nie sposób jest obrócić w jeden dzień. Okej, no to po prostu skuć to na tyle, żeby się dało tam wejść, ale już wejść o nowych siłach. No, więc... Chyba, że ciekawość pana profesora zjada, to proszę mówić, bo nie chcę też tego odkryć. Chętnie przeżyję kolejną noc w tym obozie. Kujecie więc dalej. Z naciskiem na przeżyję. Kujecie więc dalej i w końcu po kolejnych 3-4 godzinach, kiedy zbliża się już powoli pora kolacji, udaje wam się rozkuć na tyle dużo, że jedna osoba spokojnie przez ten otwór przejdzie. Ja bym proponował, żeby... W międzyczasie pochodnia leżąca po drugiej stronie ściany zdążyła już zgasnąć. No jasne. Ja bym proponował, żeby zmontować jakąś zasłonę, tak żeby ten otwór przysłonić i to zostawić tak na noc. Nie wiem, jakieś pseudo drzwi takie. Ale skoro już wykuliśmy ten otwór, to nie lepiej, żebyśmy od razu zobaczyli, co tam jest? Można, byle na razie nie otwierajmy może sarkofagu. Ale może tak, sprawdźmy, co jest w tej komnacie, bo może jeszcze więcej tych pająków, które gdzieś tam się poukrywały w tych dziurach. Ojejku, pająków, pochodnie. Pamiętajcie, ogień, pochodnie trzeba ogarniać. Nie można dopuścić, żeby stało się ponownie... Nic nie mówcie. Dajcie mi pochodnie. Tak, myślę, że każdemu. A ty może, Gertrudo, tak idź za nami. Jakby miało się coś rzucić, pochodnią. To... Najlepiej. Tak. Dobrze. No więc... to tak zróbmy, że wejdziemy z pochodniami po kolei. Wchodzicie do pomieszczenia i faktycznie jest co najprawdopodobniej jakaś sala grobowa, ponieważ na środku tej sali stoi długi na 2 metry i wysoki na jakiś 1 metr oraz szeroki na 0,5 metra czarny, całkowicie czarny sarkofag. Wyglądał tak. Jak sala sama w sobie wygląda? Czy ona jest zdobna? Czy widać, że to jest bardziej złożenie jakiejś istoty religijnej do grobu? Czy to ma na przykład mamy hieroglify opisujące życie tej istoty? Tak jak mówiłem, czarny sarkofag. Jednolita czarna bryła gładko oszlifowanego kamienia. Jeżeli chodzi o twoje pytanie, Kazimierzu, to oprócz jakichś tam zdobień na podłodze, żłobień, to ściany pomieszczenia są tak samo naturalną, zerodowaną skałą, jak korytarze tego kompleksu, który do tej pory przewędrowaliście.
Okej, czyli niewiele. Jak coś, to ewentualnie możecie rzucać na spostrzegawczość. A Gertruda, jak chce, może rzucać na geologię ewentualnie. Co widzą moje kaziowe oczy? Ja sobie uryję część. Okej. Okay. Bliższe oględziny sarkofagu, jego okolic, pokazują wam, uświadamiają wam, że sarkofag jest w jakiś sposób puszczony w zagłębienie w podłodze. Czyli wygląda na to, że ta cała kamienna bryła nie jest sarkofagiem samym w sobie, a bardziej wiekiem czegoś, co jest pod spodem. To jest raz. Dwa, Gertrudo, twoje fachowe oko geologa dostrzega, że ten sarkofag, czy też wieko tego sarkofagu wykonane jest całe z bazaltu, czyli kamienia wulkanicznego. I że widzicie, że na górze tego sarkofagu widać niewielkie wgłębienie i pęknięcie. Kazimierz, spoglądasz w górę i widzisz, że w tym miejscu w suficie widać dziurę, przez którą przeciekała woda, która zdążyła po prostu zerodować w tym miejscu ów kamień, a w zagłębieniu, a także dostrzegasz, Kazimierz, że sarkofag pokryty jest nad tym otworem też w suficie, mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie jest to pęknięcie i to taka erozja spowodowana żółeniem przez wodę. Jest też mokry od jakiegoś płynu, który w świetle pochodni wygląda na prawie że zakrzepłą krew, która spłynęła do zagłębienia, w którym osadzony jest ten kamień. Ja tą ciecz widzę, czy ktoś inny? Tylko ty widzisz, bo miałeś największy rzut. Okej. Jeśli mamy jakąś, wiesz, probówkę z czymś, na co można to nabrać, to mimo wszystko Kaziu podejdzie, żeby to, no, wziąć próbkę. Mhm. Nie, jakąś nawet chusteczkę, ściereczkę, coś takiego. Jak płyn. Jak nabierasz probówkę, no to widzisz, że to jest ewidentnie takie już czerniejące, powoli już tak krzepniące w taką już, wiesz, prawie że z trupa krew. Dodatkowo jeszcze mogę ci powiedzieć, Stanisławie, który rozglądasz się po tym pomieszczeniu, że nie wygląda ono na zbyt solidne. Widzisz, że w kilku miejscach skały się już popękały i poosuwały. Więc jeżeli byście chcieli coś tu działać, na przykład dynamitem, no to raczej mogłoby się to wiązać z zawaleniem całego pomieszczenia, więc nie byłby to dobry pomysł, żeby na przykład próbować wysadzać tą płytę dynamitem. Schliemann udowodnił, że dynamit i archeologia raczej się nie lubią, więc raczej mi nawet przez głowę to nie przeszło. Ja bym się chciał tu rozglądać, czy nie wiem. Są typowo archeologiczne jakieś, nie wiem, ozdoby, symbole, coś tego typu, czy jakieś to... No to tylko na podłodze widzicie jakieś żłobienia, które być może układają się w jakiś wzór, ale ciężko stwierdzić, bo podłoga też jest w wielu miejscach zaśmiecona już kawałkami odpadającej, erodowanej skały, jakimiś pajęczynami, plus jakieś fragmenty też jakiegoś mchu i tak dalej. Widać, że to były jakieś cieki wodne przez te mijające lata, które tutaj trwało to w zamknięciu. Na tyle, ile moja wiedza mi pozwala, czy jestem w stanie ocenić, czy to jest grób osoby, czy nie. Na tej zasadzie, czy to jest zgodne ze stylem pochówku tych ludów tu w okolicach, czy nie. No bo domyślam się, że to nie jest pierwsza, powiedzmy, wyprawa profesora w tym miejscu, jaką się wybrał. To rzuć na archeologię, ale trudny test. Okej. Okay. Zinterpretuj sobie jak chcesz. Więc w głowie profesora przychodzą takie myśli. Ludzie, 40 lat w branży, a dalej gówno wiem. Patrzę na tą skrzynię i nic mi to nie mówi. A tak wiesz, stoi tak. Tak, tak, tak. Tak, tutaj tak wiesz. Jedzie ręką. Tak, wspaniałe. Wspaniałe, wspaniałe. Prawdziwe dzieło kultury Andów. Tak.
Co o tym myślisz, Kaziu? To jak tak zwróciłeś uwagę na Kazia, który już tam pewnie tą próbkę pobrał i chwilę miał czasu, to zauważasz, że on siedzi w ogóle na podłodze i on rysuje dokładnie to, co widzi tutaj wszystko. Wiernie kopiuje obrazek, którego doświadcza. Panie profesorze, myślę, że jest to wielkie odkrycie, choć jeszcze oczywiście zobaczymy, co jest w środku, ale istotnie nie przypominam sobie nic podobnego, o czym czytalibyśmy w podręcznikach. Stąd domniemuję, że może być tutaj jakiś nowy odłam kulturowy widoczny. Najwięcej by wiedzieli pewnie ci Indianie, którzy tak boją się zejść tutaj i popatrzeć prawdzie w oczy. Oni będą zaraz wołać, że Anczu siedzi w pudle, jak tylko ruszymy do pudła, to on wyskoczy na nas i nas wszystkich pożre. Nonsens. No nie no. Podobno już go uwolniliśmy, powiedziała Gertruda sarkastycznie. Skoro już go uwolniliśmy, nie uwalniamy go po raz drugi, a przynajmniej nie na ich wiedzę. Gertruda, tak patrząc się na ten kamienny, bazaltowy blok, wpuszczony jakby w podłogę, jesteś raczej pewna, że żeby ruszyć to coś z miejsca, no to na pewno nie, jeżeli nie dynamitem, no to bez specjalistycznego sprzętu się nie obędzie, bez jakiegoś systemu bloczków i dźwigni i tak dalej. No, trzeba byłoby coś takiego skonstruować, a to na pewno zajmuje czas. W każdym razie, panowie i pani Gertrudo, jak spojrzał znowu na tą fiolkę, ja muszę z tym wyjść na zewnątrz i zobaczyć pod normalne światło, co to jest, bo nie jest możliwe, żeby tutaj cokolwiek większego zginęło, a to jest za dużo tej krwi, jak na pająka. Za dużo tej cieczy, nie podoba mi się to. No, krwi powiadasz? Na razie to wygląda jak krew, ale nie będę ukrywał, ciemno tutaj, jak w głowie niejednego studenta. Ale pamiętaj, Kaziu, że prawdopodobnie jesteśmy pod obozem. Ale to do mnie mówi pan, że ktoś tu spadł, bo teraz nie do końca wiem, jak to zrozumieć. Nie, to nie, ale skoro jesteśmy pod obozem, to ten nieszczęśnik chwilę pewnie leżał na ziemi. Gdyby on tutaj leżał, będąc pod obozem, to mielibyśmy wyrwę w suficie, a nie było ani tego, ani no, masz tam dziury w ścianie. No masz tam w suficie taką, mówiłem ci, taki otwór, po którym spływała woda. I on mniej więcej w tym samym miejscu jest, co też ślady tej krwi. Tak, tylko czy on tak jest bezpośrednio, że prześwituje przez niego światło? Nie, światła nie ma, nie? Bo to jest ileś metrów pod ziemią, ale... No więc nawet jeżeli by jakiś nieszczęśnik leżał w obozie, cały zakrwawiony, to krew za bardzo by chyba nie spłynęła tutaj. Ziemia nie przepuściłaby jej w tak idealnej formie. Albo ja jestem idiotą z biologii. Czy ten zaszlachtowany ochroniarz leżał gdzieś w pobliżu tej dziury? Nie wiemy, gdzie jest ta dziura. No nad nami. Tak, wiesz, tak relatywnie do miejsca no, w obozie nie wiemy gdzie. No to rzućcie na... Ten, kto chce oceniać, to niech rzuci na nawigację, ale trudny test. A co? Pobawmy się w Indiana Jonesa. No nie rzućmy. Jeżeli to jest krew, to i tak skądś musiała się wziąć. Ale myślę, że... Więcej już tutaj chyba nie odkryjemy. Dzień już dłuży się. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Trzeba się posilić, zregenerować, odpocząć. Ja bym chciał, żeby Kazimierz jeszcze zorientowawszy się, że krew w żaden naturalny sposób, przynajmniej według niego, nie mogła się tutaj znaleźć, to żeby rzucił na poczytalność. Trzeba się do tego zmierzać. Trzeba było mędrkować. I bądź tu inteligentny człowiek. Zdałeś, okej, okay, czyli tracisz jeden punkt poczytalności. Okej. Okay. I co, wracamy? Chyba. Ja sugeruję właśnie kolacyjkę, regenerację i... No i tak chyba bez inżyniera tutaj nic nie damy rady. Albo bez wysadzania. No nie, jeżeli byśmy chcieli wysadzać, to prawdopodobnie się cała ta komnata zawali. Więc tego nie chcemy. Więc niestety, albo stety, jesteśmy zmuszeni, żeby czekać na przybycie inżyniera z posiłkami. Wychodzicie na górę, zmęczeni. Troszkę zdezorientowani tym, co znaleźliście. I co, nadchodzi czas kolacji. Stanisław, zanim pójdzie na kolację, może nawet ją częściowo przegapić. Idzie w to miejsce, gdzie leżały te zwłoki.
Sprawdź, czy tam nie ma jakiejś dziury w ziemi. Dobrze, no to idziesz tam i w miejscu przed namiotem ze znaleziskami, gdzie leżał nieszczęśnik, który go pilnował, no i rzuć na spostrzegawczość. Zwykły? Tak, tak. Ogólnie przestrzeń, na której się znajdujecie i rozłożony jest obóz, jest postawiony na dosyć mocno kamienistym gruncie. Pełno tutaj jest różnych brust, drobnych szczelin, części jakby kamieni pomieszanych z jakimiś nasypami ziemi, czy to przyniesionymi przez jakieś silne deszcze, czy po prostu naniesionymi z wiatrem przez czas. I tak naprawdę ciągle jeszcze na tej ziemi widać takie już szczerniałą, ciemniejszą plamę po dużej ilości krwi, która wypłynęła z Denata. I bardzo możliwe, nie jesteś tego w stanie określić tak na 100%, bo pewnie musiałbyś się przewiercać może, czy kopać w dół. Ale bardzo możliwe, że gdzieś tam w którejś z tych szczelin, tych brust mogła, czy tam gdzieś pod tymi warstwami ziemi, jakby może kopać głębiej, może gdzieś tam są jakieś szczeliny, które prowadzą w głąb, prowadzą do tego miejsca, w którym w suficie pęknięcie prowadziło do komnaty grobowej. Ale z drugiej strony, nawet gdyby krew nieszczęśnika wsiąknęła w ziemię, to raczej mało prawdopodobne na tyle, na ile pamięta z czasów wojny, że żeby krew, nie wiem, wsiąkała tak bardzo głęboko w ziemię, że po przekopaniu się kilku metrów nadal ziemia byłaby mokra od tej krwi, to raczej kwestia kilkudziesięciu może centymetrów nasiąknięcia dużą ilością vitae. Natomiast żeby krew przesączyła się przez co najmniej kilka, może nawet i kilkanaście metrów ziemi i skał, no to nie wydaje się być w jakikolwiek sposób możliwe. Okej. Potem wracam. Kazimierz, jak zauważył, że Stanisław jest oddalony od reszty, mimo że kolacja trwa, to dołączy. Coś ciekawego pan zauważył? W sumie nic. Aczkolwiek, jeżeli to była krew, no to nie daj mi spokoju, dlaczego akurat w tym miejscu zabito tego człowieka. Mnie również. Trochę żałuję, że nie mamy. Ale oni wierzą, więc ktoś z nich mógłby za bardzo wierzyć i mógł dopuścić się takich bestialskich czynów. Trochę żałuję, że nie mamy biologa na stanie, który by mógł powiedzieć, czy to na pewno krew ludzka, czy zwierzęca, czy to w ogóle jakaś inna maść. Panie Stanisławie, chciałem przeprosić za wcześnie. Ruszam oczami, zastanawiając się, o co chodzi. Cokolwiek pan pomyślał, że mógł mnie uradzić, nic się nie stało. Naprawdę. I kładę tak rękę na ramieniu. Albo inaczej, po przyjacielsku poklepię go po plecach. No. Okej. No, skinął głową, po prostu. Chodźmy zjeść. Wszystkim nam się przyda dobry posiłek. I mam nadzieję, że spokojna noc tym razem. Tak, chociaż nie wiem, czy nie powinniśmy wzmocnić warty, albo w ogóle między sobą czegoś ustalić, bo trochę straciłem zaufanie do robotników lokalnych. Nie chciałbym, że obudzimy się bladym świtem wszyscy, ale sami w piątkę tutaj. W sumie dobra myśl, może nawet zróbmy tak, żebyśmy wszyscy spali w jednym namiocie, a inne zmiany będziemy stróżować na zewnątrz. A Kasiu tak wziął głębszy oddech, jeśli mamy dostatecznie duży namiot, który nie jest namiotem ze skarbami. Zawsze możecie w jakiś sposób połączyć namioty. No, to tak zrobimy najpierw, że połączymy dwa namioty, czy tam ze sobą. Jeden powiedzmy dla kobiet, drugi powiedzmy dla mężczyzn. Koadekuacyjne, myślałem, panie profesorze. Jesteśmy w szczególnej sytuacji, więc trzeba szczególne podziąć środki. No tak, skoro tak pan mówi, trzeba zaopiekować się też kobietami. W nocy nie można wybrzydzać. Jest kwestia bezpieczeństwa, panie profesorze. Nic więcej. Tak. Zgadzam się. Dlatego ja będę spał obok mojej córki. Ależ chyba nikt nie miał innych wątpliwości. No dobrze. No chyba, że twoja córka ma coś przeciwko temu, nie? Nie? Nie. Wchodzimy nie w mojej obecności. Nie w mojej obecności. Droda tak popija herbatkę, zastanawiając się, o co chodzi. Ja nie wnikam w wasze tutaj, no, że tak powiem, życie rodzinne, więc
No tak, rodzina jest najważniejsza. Rodziny ma się tylko jedną, więc musimy o nią dbać. Ale to bardzo dobry pomysł, żeby tak, śpimy w jednym miejscu i trzymajmy warty, żeby nikomu nic głupiego nie strzeliło do głowy. Dobrze, więc jeszcze w trakcie kolacji, zanim przejdziecie spać, znowu mieliście dziwne omamy słuchowe? Ciężko to nazwać. W pierwszym poprosił was o rzuty na poczytalność, a później o rzut na tabelę zwykłych podszeptów. Weszło. Huk. Tym razem. Zaraz, to mój? Mogę biec w las? Nie, nie, nie. Czekajcie. Jeszcze nie. Ci, co zdali, to tracą po jednym... Tracą po jednym punkcie poczytalności, a... Znaczy nie, nie tracą, sorry, nie tracą poczytalności. A Kazimierz i Gertruda tracicie po 1K2. Ja po prostu rzucę D4 i podzielę na 2. Mhm. Ja chyba tak, bo... A, dobra, 1K2 jest. Jedyneczka. I te zwykłe, tak? Podszepty mamy? Tak, tak. Ja to złusenę. To tylko złusenę. Ciekawe, co myślisz. Kazimierz stracił jeden, tak? A Gertruda straciła dwa. Dwa. O nie. Więc... Dobrze, Kazimierzu, więc... Noc. Przy kolacji... Ta noc w tym namiocie będzie bardzo zabawna. Jeszcze pan profesor. Każdy z was słyszało to, co słyszało. Stanisław słyszał, oni cię nienawidzą. Kazimierz słyszał, czekam na dole. Gertruda słyszała, oni cię nienawidzą. Pan profesor rzucał? Tylko zły sen, tak. Czy w jakiś sposób reagujecie przed tym na te potrzeby, czy próbujecie je ignorować w jakiś sposób? Nie dawać po sobie poznać, że w ogóle cokolwiek wam się zdaje, że wam przynosi wiatr, tak jakby. Pewnie nie może zasnąć generalnie, jego troszeczkę zaczyna nosić, więc postanowił się przejść po obozie. Po prostu samotny spacer w granicach obozu. Okej, okay. A ktoś zostaje na warcie? Jak on jest na warcie, to idzie, tak? Tak zrozumiałem. Czy jak jesteś na warcie, to idziesz się przejść, bo nie możesz zasnąć? Myślałam akurat, że nie możesz zasnąć, ja więc... Ja mogę mieć wartę ogólnie, bo aha, mamy... To tylko zły sen i tak... Jaki ma sen? Przecież ja nie śpię. Co się dzieje? O co chodzi? Tak, ale ja na razie siedzę, powiedzmy, to pijam sobie herbatę. A Gertruda, idziesz spać, czy...? Idę. Okej, więc tak. Poprosiłbym cię, Gertrudo, o rzut na tablicę morderczych podszeptów. Okej. Przepraszam bardzo, ja jestem ojcem tutaj twoim, nie zapominaj o tym. Okej, okay. To będzie wesoło. A Kazimierzu, ty spacerujesz po obozie i ciebie proszę o to samo. O! Wysać obóz, razy dwa powinno być. Zypnij! O! I teraz tak. Gertrudo. Gertrudo, kładziesz się spać, ale w głowie cały czas ci brzęczą te słowa, że oni cię nienawidzą i kładziesz się do swojej pryczy, czy tam do swojego jakiegoś prowizorycznego łóżka z takim głębokim poczuciem krzywdy, głębokim poczuciem niesprawiedliwości tego, że jak właściwie oni mogą darzyć się nienawiścią? Przecież tyle dla nich zrobiłaś. Starałaś się. Przyglądasz się na przykład na swojego kochanego ojca, którego przecież tak kochałaś, a nagle się okazuje, czujesz od niego, jak takie fale nienawiści biją za każdym razem, kiedy on spojrzy się na ciebie, że czasami zdaje ci się, że obraz twojego ojca faluje i w miejscu, gdzie on siedzi, pojawia się twoja przeklęta, despotyczna matka. Matka, którą przecież te kilka lat temu posłałaś do grobu, podtruwając ją skutecznie arszenikiem. Widzisz twarz Stanisława, Wolpę, która też czasami jak się na nią patrzysz, wydaje ci się, że wykrzywia się w jakimś dziwnych grymasach.
i spogląda się na ciebie lubieżnie, a jednocześnie z odrazą. Nie, nie możesz tego znieść. I tych huczących słów. Oni cię nienawidzą. I kiedy zapadasz w sen, niespokojny i mroczny, czujesz, jak stoisz w obozie, w namiocie ze sprzętem, tam gdzie zostawione są rzeczy, których używa ekspedycja do robienia wykopalisk, i stoisz obok skrzynki z napisem dynamit. Jest tu kilka lasek, tak na wypadek, gdybyście musieli dokonywać jakichś głębszych i poważniejszych wykopów, wysadzeń. Czujesz obecność. Jakaś postać, chyba mężczyzna, chociaż nie jesteś pewna do końca, stoi obok ciebie, gdzieś po prawej stronie, między światłem i cieniem. Mroczna sylwetka, która położyła ci rękę na ramieniu, chociaż nie jesteś w stanie się ruszyć. Mówi delikatnym, miękkim, ciepłym głosem. Oni cię nienawidzą, ale ty wiesz, jak ich ukarać. Pozbądź się ich wszystkich. Wysadź to przeklęte miejsce i wróć do Polski. Bądź w końcu panią swojego losu. W końcu weź życie w swoje ręce. Zapanuj nad nim. To jest jedyny sposób. To jest odpowiedź. Po pewnym czasie budzisz się gdzieś. Być może po pół godzinie drzemki, może po nieco dłuższym czasie. I czujesz wszechogarniający, niemożliwy do przełamania przymus zrobienia tego, co słyszałaś we śnie. W międzyczasie Kazimierz, spacerujesz po obozie, zastanawiając się nad dziwnymi omamami słuchowymi, które czekam na dole, tak jakby cały czas w myślach staje ci przed oczami obraz tego czarnej bryły bazaltowego kamienia, będącego sarkofagiem, albo może głazem osadzonym na jakimś grobie. Czekam na dole. I tak stajesz na krawędzi urwiska, w pewnym oddaleniu od obozu. Spoglądasz w dół w mroczną czeluść. Zimny taki andyjski, lekko porwisty wiatr oplata twoje ciało. Czujesz takie szepty. Może wiatr ci śpiewa do ucha. I gdzieś, nie wiesz dlaczego, ale tam są odpowiedzi, tam są wszystkie rozwiązania. Trzeba tam iść na dół. On czeka na dole, a może to nie chodzi o komnatę grobowca, tylko tam, na dole urwiska. Musisz im powiedzieć. Musisz im to pokazać. Tak, tam na dole, w czeluściach urwiska. Tak, musisz wrócić profesorowi, kochanemu profesorowi Jastrzębskiemu. Stanisławowi, nawet Gertrudzie, musisz im pokazać. Nawet hrabinie, tak, hrabinie Potockiej. Może komuś z nich musisz, tak, czujesz ten wszechmocny imperatyw. Odpowiedzi są tam, na dole. Wszystko, na co szukacie odpowiedzi, jest tam, na dole. Ja się tak przysiadł na skraju tego urwiska, ujął mały kamyczek i rzucił go w dół, próbując obliczyć, jak wysoko stąd. Na tyle wysoko, że w panującym mroku nie widzisz dna. No dobra, bardziej miałem nadzieję na huk upadającego kamyczka. Natomiast huku upadającego kamyczka do twoich uszu dociera głos. Kamienie nie dadzą ci odpowiedzi. Musicie zejść tam na dół. Musicie skoczyć. Albo zepchnij ich w przepaść. Czy dałoby się jakkolwiek inną okrężną drogą tam dotrzeć? Prawdopodobnie gdzieś musiałbyś wyjść tą drogą, którą wyruszyli Jan Kryn i współtowarzysze, i być może gdzieś po drodze dałoby się łagodniejsze jakieś miejsca znaleźć i po prostu powoli schodzić gdzieś na dół i kierować się w stronę tego urwiska, ale to na pewno nie jest najbliższej okolicy, a poza tym no imperatyw, który cię pcha do tego, no on nie każe ci zejść. Znaczy nie, tobie nie każe zejść, on chce, żebyś ty zszedł innych. No, dziwne. A może przekonasz tych Aymarów, tych robotników, że nie ma się czego bać, że
Tak naprawdę to nie grobowiec nie stanowi żadnego zagrożenia. Przecież odpowiedzi są tam na dole. Może ktoś zrozumie, jak spełnisz. Ach, to by była długa dyskusja pełna przekonywania, czego Kaziu nie posiada, więc on się jeszcze musi zastanowić, w jaki sposób móc to unaocznić, jeśli już. Gertrudo, profesor Jastrzębski, jesteś świadkiem, jak Gertruda zrywa się z łóżka. Mhm. No tak od razu pytam się. Co się stało, dziecko? Gertruda, słyszysz, jak twoja matka takim jadowitym, syczącym głosem mówi do ciebie: co się stało, dziecko? I wie, że to jest głos pełen jadu, szydery i totalnie nie obchodzi jej tak naprawdę, co ci jest. Masz być po prostu posłuszna i już. Myślę, że Gertruda z taką furią w oczach zerwie się z łóżka i tak wrzaśnie na ojca: zamknij się! I wyjdzie z namiotu taka po prostu, no, znerwowana. Demonstracyjnie. Ja rzucę się za nią. Ale o co chodzi? Dziecko, przecież mieliśmy tu zostać wszyscy dla bezpieczeństwa. Gdzie idziesz? Ale słyszysz tylko: gdzie idziesz? Masz tu zostać. Czego się nie słuchasz, tak? Wściekły syczący głos twojej. Stasiu Wolpe i hrabina, myślę, że aktualnie też się podniosą. No jak Gertruda krzyknęła na ojca, to tak, no to Stanisław i hrabina też otwierają nagle oczy, zbudzeni nagłym, podniesionym głosem. No myślę, że Gertruda będzie się szarpać, krzyczeć, żeby ją puścił i nie wiem, może nawet zamachnie się na niego, żeby na ojca w sensie. Mhm, no to rzuć na bijatykę, na walkę wręcz, a ewentualnie Jarosław Jastrzębski może rzucać na unik, ale z kością karną, bo nie spodziewasz się ataku agresji ze swojej strony. Nie będę rzucał na unik. Nie będziesz? Nie. Bijatyka. Mam zaskakująco dużo. Ale nie trafiasz. Gertruda wściekle odwraca się do ciebie i zamachuje się. Czekaj. Będę forsować. Wrzutów w walce nie można. Walce nie można. Kurde, dobra. Możesz ewentualnie wydać szczęście, jeśli potrzebujesz. Nie, tyle, ach, nie będę wydawać. Gertruda odwraca się do ciebie z taką furią w oczach i wiesz, jej prawy sierpowy leci w kierunku twojej twarzy, ale gdzieś jakimś cudem udaje ci się, po prostu dygnąłeś taki zdziwiony i przestraszony tym jej zachowaniem, że jej po prostu ręka tak ci śmignęła przed twarzą, nie? Dziecko, co ty robisz? Jeszcze kogoś skrzywdzisz. Co się z tobą dzieje? A Gertruda, słyszysz, cały czas widzisz swoją matkę, która przecież powinna nie żyć od wielu lat, i jej wściekle, jadowite spojrzenie, które szydzi z ciebie, i że jak ty się zachowujesz, popatrz na siebie, nawet bić się nie potrafisz, tak? W ogóle słyszysz totalnie co innego, niż on do ciebie mówi. On do ciebie mówi uspokajające słowa, a ty słyszysz w ogóle jakieś podjudzające. Tylko cały czas widzisz to, słyszysz ten ciepły męski głos, który mówi ci: jest tylko jedna odpowiedź. Wysadź ten przeklęty obóz, niech idą w diabły. Dobry moment, żeby w tym momencie tam wbić. Gdzieś tam Kazimierz ze swojej zadumy nad tym, że odpowiedzi są na dnie urwiska, słyszysz podniesione głosy i widzisz, jak przez obóz szybkim krokiem jakby wędruje Gertruda, za nią idzie profesor, i że on tam ją próbuje zatrzymać, ona się widzisz, że tam się odwraca gwałtownie do niego, chyba tam doszło do jakiejś spiny między nimi. Podchodzę szybkim krokiem. Ale jesteś już cały czas przekonany, że wiesz, odpowiedź jest na dnie urwiska. Ja wiem! Gertrudo, panie profesorze, co się dzieje? Co to za nagła afera? Kaziu, ja nie wiem, co się z Gertrudą dzieje. Ja nagle zerwała się z taką furią. Ja próbuję ją uspokoić, a ona traktuje mnie jak najgorszego. Gertruda, widzisz Kazimierza, ale zdajesz sobie sprawę, że to jest człowiek, którego tak bardzo kochałaś, podkochiwałaś się w nim, ale w tej chwili rozumiesz, że twoje w ogóle jakby spojrzenie na niego było zakłamane tym zauroczeniem, które spływało na ciebie przez ostatni czas, i widzisz, jak to jest maluczki, zadufany, zapatrzony w siebie człowiek, który w ogóle absolutnie nie rozumie tego, jak ciepłymi uczuciami go
darzyłaś swoim sercu i wiesz, że jest zimny i w ogóle jak mu ci się podobać? Co ci się mogło podobać? Co ci się dzieje? Czy to by się coś śniło? Proszę, zaopiekuj się nią, bo widocznie nie wiem. Może coś zrobiłem wcześniej, może... Ja nie rozumiem. Nie wydaje mi się, panie profesorze, cały czas jednak byliśmy całą grupą. Proszę, przemów jej do rozsądku, bo ona mnie nie słucha. No tak, Kaziu podejdzie do Gertrudy. Jeszcze widzisz, Gertrudo, że Kaziu ewidentnie wszedł w jakieś układy z twoją znienawidzoną matką. To już w ogóle wprawia cię w totalną furię. Ręka na jedno ramię, ręka na drugie ramię. Co się dzieje? Ja myślę, że Gertruda po prostu ucieka i biegnie w stronę namiotu z wyposażeniem. Więc Kazimierz, Gertruda wyrywa ci się z rąk i daje w długą. Lecę za nią. Dobrze. Czy leci za nami profesor? Teraz lecę. Więc widzicie, jak Gertruda... Zaraza urwało się strasznie. Mówię, że teraz się nią zainteresuje. No, teraz, tak, teraz chcę. A wcześniej? Gertruda rzuca się w kierunku namiotu, tego, w którym przechowujecie sprzęt. I bardzo jakby zdecydowanym biegiem się tam udaje, nie? Nie patrząc i nie reagując na wasze interakcje z nią. A jestem w stanie ją dogonić, czy nie do końca? Wykonajcie oboje rzut na kondycję z tym, że... No, mój jest trudny. Tak, znaczy twój jest z kością karną. A, z kością karną, dobra. No. Kondycja to jest atrybut, prawda? Tak. No, myślę, że Kazimierz bez problemu ją dopada. W kilku susach dopadasz Gertrudę jeszcze zanim zdołała wejść do namiotu, nie? Gertrudo, ale jesteśmy tak blisko odpowiedzi. Dlaczego teraz zaczynasz wszystko utrudniać? Lada moment damy radę zrozumieć wszystko. Co ten herlawy wypirdek od ciebie chce? Ty doskonale wiesz, co chcesz zrobić, nie, Gertrudo? Szukam ręką czegoś... Inaczej, gdzie to biegłam? No jesteś powiedzmy ze 2 metry przed wejściem do namiotu, ale przed tobą stoi Kazimierz, bo ci zagrodził drogę. Zaczynam go dusić. No to znowu rzuć na walkę wręcz. Dobry sposób na podryw dla niektórych. No. Jest bija tylko tu. A Kazimierz zaraz... Be gone, stop! Ja dalej kość karna, co nie? Znaczy, jeśli chcesz na unik, to tak. A ja z uniku czy z bijatyki, bo nie wiem. Znaczy, nie, ty możesz na unik rzucać, jak chcesz nie dać się złapać w duszenie. Bardziej myślałam, że wyrwać się, ale... Ale i tak chyba Gertruda cię nie trafiła. Oboje nie trafiliśmy właściwie. Więc tak. Mogę na to wydać... Szczęście wydać, ewentualnie, jeśli chcesz bardzo zdeterminować. Wydaję. To wydaj tam szczęście. Czekaj, bo chciałam sforsować, ale nie pamiętam jak. Na uniku nie da się. Bardzo nie można. A, dobra. Bardzo nie można. Jezus, kobieto, puść mnie wreszcie! Gertruda chwyta cię za gardło, niespodziewanie dwoma rękami, i zaciska swoje szczupłe palce na twojej krtani. Ale ostre paznokcie. Tak, i jednocześnie wbijając swoje paznokcie w twoją skórę, pod którą... Ostatkiem dchu Kazimierz zawoła jakoś głośno, typu straż pomocy ratunku, po polsku jak i po hiszpańsku, żeby zaalertować jak najwięcej osób wokół. No, świadkiem tego na pewno jest profesor, plus tak, ewentualnie, nie wiem, co robi Stanisław, który też się obudził. Ja nie wiem, czy bardzo mocno on dusi ją, może żaden dźwięk nawet nie wydobył się z jego gardła, więc... No. Ja tam idę na pewno i jak zobaczę, to spróbuję tam Gertrudę jakoś te ręce od tyłu tak za plecy jej ściągnąć, żeby to... Oni i tak mnie nienawidzą, więc uznało. A Stanisław uznaje, że to są jakieś ich rodzinne sprawy i profesor zachowuje się jakby ojcem był od wczoraj, zamiast dać dziewczynie spokój. Poczekać, aż się uspokoi, to... Stanisława podskakuje... To Kazimierz wleciał za nim, jak taki po prostu, nie wiem, chyba za długo siedzieli w bibliotekach. Do tego, do ciebie, Stanisławie, podskakuje hrabina Potocka, która pyta z ramienia, zrób coś, Stanisław, zrób coś, oni oszaleli. Ale być może oni tak się kłócą w domu. Skąd pani hrabina wie, że tak nie jest? Dajmy się, dziewczyna się za chwilę uspokoi, trochę się poszarpie. Kazimierz, Gertruda złapała cię, więc Gertruda, rzuć K3 na obrażenia. Taki był koniec Kazimierza.
Więc jedno obrażenie i w tym momencie profesor Jastrzębski, doskakujesz do Gertrudy. Tak, spróbuję takim zmyślnym chwytem tak. Kazimierz ręce... tylko pomocy jakiejś. Tak wyrwać ręce jej za plecy. Tak. Dziecko, oszalałaś? To rzuć na siłę w takim razie. Pewnie. Jeszcze jak? Siła, masa, moc, kiełbasa. Przytrzymuję córkę, jak przystało na porządnego ojca. Gertrudo, nagle silne ręce odrywają twoje dłonie od gardła tego wstrętnego typka Kazimierza. Blokują je za twoimi plecami. Tylko mówię... Słyszysz głos swojej matki, która... Dziecko, opanuj się! Co w ciebie wstąpiło? Uspokój się. Wszystko będzie dobrze. Uspokój się. A ty tylko słyszysz wściekły, jadowity głos swojej matki. Przestań w końcu zachowywać się jak głupia dziewucha. Wiem, myślę, że Gertruda będzie... zacznie piszczeć. W tym momencie jesteś przekonany, że Gertruda jest pierwszą osobą, która powinna zasmakować odpowiedzi na dnie urwiska. Koniecznie. Próbuję! No i... No ja się próbuję... Próbujesz się wyrwać. Panie ja profesorze, ja myślę, że znam sposób, aby uspokoić Gertrudę. Tak? Ale jaki? O matko, jaka ona silna. Moja panie profesorze, kresa. Widzi pan, wydaje mi się, że odpowiedzi nie są w tej cholernej komnacie, ale dalej, niżej, dużo niżej. Ja myślę, że Gertruda jako pierwsza musiałaby sprawdzić, co się dzieje u podnóża góry, na której się znajdujemy. Powinna zejść po tamtej skale. Tam na pewno znajdzie spokój, ukojenie. Ale jak zejść po skale? Przecież to nie jest wyprawa na noc, gdzie jest ciemno, nie widać, co się dzieje. Czemu ma ale to... w tym momencie nic innego jej nie uspokoi, panie profesorze. No ale... A co jak spadnie? A co jak spadnie? No to damy jej inne. On na pewno ją trzyma. Nie. To. Ja... Ale Kasiu, proszę. Kasiu, spokojnie. Ja wiem, ciężka sytuacja. Przed chwilą przeżyłeś traumatyczny moment, ale zachowajmy spokój. Zachowajmy spokój. Ja jestem spokojny w przeciwieństwie do pana córki, przepraszam, panie Jastrzębskie, ale jest to zbyt duże wzburzenie. Nigdy nie widziałem Gertrudy w tak traumatycznym stanie. Ja nie wiem, czy to wina tych zdarzeń, jakie miały miejsce, czy nie wiem, tych dni napięcia jakiegoś nerwowego, ale nie wiem, co w nią wstąpiło. Ale no, jak jest pan w takich wątpliwościach, to razem możemy zejść, przecież wtedy będziemy się wspierać. Ale czemu mielibyśmy iść w środku nocy gdziekolwiek? Bo tam czuję, że znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. To znajdźmy je rano. Gertruda, o czym oni pieprzą? Co tam twoja matka od ciebie chce? I ten wypierdek. Trzeba wysadzić to przeklęte miejsce. Spróbuję kopnąć Kazimierza. No to będzie akurat proste, bo Kaziu upadł na kolana po twoim duszeniu, więc jak dobrze przymierzysz, to jeszcze kopniesz go w mordę. Przez to, że trzyma cię... Tak, właśnie chcę zrobić. Przez to, że trzyma cię profesor, masz kość karną, ale klękanie Kazimierza niweluje tą kość karną, więc rzucasz normalny rzut na atak. Tak. No i trafiasz. I zadajesz K4 obrażeń. I zadajesz 4 obrażenia. Więc to jest kopnięcie chyba prosto w twarz. W nos! Kurna, rozkwasi mu nos! Tak, i bosa stopa Gertrudy, bo pewnie nawet chyba nie założyła butów z tego wszystkiego. Jak biegła do tego... Nie, no to... No to po prostu trafia cię centralnie takim front kickiem, trafia cię centralnie w nos i tylko słychać chrząstki. Piętą i po prostu no, twój nos się rozplaszcza. Nikt nie powiedział, że Gertruda ćwiczyła karate. Po prostu się nos rozplaszcza na twojej twarzy, słychać taki chrzęst łamanej chrząstki i ten. I Kazimierz wyje z bólu w tym momencie, albo pada nieprzytomny, bo nie wiem, jak dużo obrazi. No właśnie, sprawdzam. Ja tak, jak ona to robi i widzę, co się stało, to tak dosłownie aż odciągam ją, rzucam jakby na plecy, tak, że ja też lecę na plecy, tak, żeby na ziemię ją zciągnąć i tak, wiesz, nogami jeszcze złapać. Tak, rękami tu nogami, tak. No to rzuć na siłę jeszcze raz. Tak, panienko, przenajświętsza, co ty robisz, dziecko? Siła.
No i udaje ci się przewrócić Gertrudę na ziemię i ona, wiesz, czujesz, że ona ci się wyrywa. Twoja matka nabrała niebywałej mocy i wiesz, czujesz jej cuchnący oddech z ust, jak się krzywi do ciebie wściekle i powaliła cię na ziemię. Stanisław, zrób coś! Tak za ramiona szarpie cię hrabina, potem doskakuje do Kazimierza, który wyje z bólu, który złapał się za zgruchotany nos i mu te strugi takie... Wyje. W tym momencie chyba płacze, turla się. On tak, strugi krwi po prostu ze złamanego nosa po prostu buchają ci między palcami, wiesz, zalewając usta, wiesz, tak. No to się jeszcze dusi przy okazji. Tak. Ludzie, pomóżcie mu! Zaczyna krzyczeć hrabina i w końcu z namiotu zaczynają wyłazić ci zaspani. Żuraw, mam 1/4 HP-ków, czy muszę coś dodatkowo rzucić? Nie zaznaczyło ci tam żadnego stanu, że jesteś... Nie, ja zaznaczyłam poważną ranę i osłabienie wcześniej. Jesteś nieprzytomny i umierający pozostałe stany, to nie. No to jesteś ani nie jesteś nieprzytomny, ani... Poważna rana tylko. Dobra. No, powolenie to nie ma co. Jeszcze nie, okej. Okay. Więc jesteś na skraju wyczerpania, tak. Mentalnego wyczerpania. Tak, więc hrabina doskakuje do turzającego się po ziemi Kazimierza, który tam płacze z bólu, zaskoczony kopniakiem od Gertrudy i profesor mocuje się z szarpiącą się Gertrudą, a Stanisław no to wszystko się patrzy. Pojebane mam nas. Ale no, oni cię nienawidzą. Tak, nie traktują jak parcha, więc... Tak, tak, oni cię traktują jak parcha, więc masz na to wywalone, a w końcu z namiotów wychodzą wasi robotnicy, podbiegają tutaj, okrążając was, przybiega przestraszony i zatroskany wasz tłumacz i tak, co tu się dzieje? Się pyta, co tu się dzieje? Dostał w nos i płacze. Podchodzę powolnym krokiem do niego i tak, więc to nastawię mu nos, ale tak chamsko, żeby w cholerę go bolało. Dobra, więc rzuć na pierwszą pomoc. Ja w międzyczasie wytłumaczę, no ja nie wiem, coś wstąpiło w moją córkę, ona bardzo bolała. No ni hu hu, nie umiesz tego nastawić, jest kompletnie taki, wiesz, zmiażdżony, to bez jakiejś... Popatrz w kierunku Gertrudy, niezły cios, panienko. Co robi Gertruda, bo ty jesteś w objęciach swojej matki cały czas. No... Którą zabiłaś. Nie wiem, jest możliwość jakąś ją ugryźć? Ja jestem w tyłu. Czy w tej pozycji, w której jestem, nie bardzo. Znaczy nie, bo nie za twoimi plecami, więc nie bardzo. Za plecami, ręce tak trzymam z tyłu i nogi zaplecione mam dookoła twoich nóg, żebyś nie mogła stać. Taka prowizoryczna pozycja unieruchamiająca. Okej, to... chciała sobie odejść, gdzieś tam w samotności posiedzieć chwilę. Panie Stanisławie, pan nie widział tego, co ja. Ja nie wiem, co się dzieje z moją córką. Wiem, że to jest silna i niezależna kobieta, ale bez przesady. No. To głową do tyłu z całej siły i próbuję uderzyć. Jesteśmy bliżej tego namiotu, gdzie jest z tym wyposażeniem. No to chwytam kawał liny. Tak jak ją on trzyma, to próbuję jakoś tam przy pomocy profesora związać jej ręce z tyłu, żeby się nie szarpała. Okej, więc w międzyczasie jeszcze Gertruda rzuć, ale z kością karną na ten atak głową. Ja rozumiem garka swojego. Ale ojca! No ale nie, jesteś zbyt mocno unieruchomiona, żeby zrobić taki zamach do tyłu, więc ale profesor Jastrzębski, zauważasz ten ruch i kojarzysz, że ona chciała walnąć ci głową tak z tyłu, ale nie dała rady. Więc w tym momencie, Stanisław, wskakujesz na namiotu, rzuć na szczęście, czy szybko znajdziesz Lidę na wierzchu. Nie tak tylko, dziecku, szaleju się najadłaś, co w ciebie wstąpiło? No, akurat zwój liny leżał gdzieś tam na skrzyni zaraz przy wejściu, więc bez problemu łapiesz i na to już nie będziecie musieli rzucać. We dwóch razem z profesorem jesteście w stanie. Może nam się wyrwie. Znaczy no może próbować, nie, ale będzie miała, jeśli chcesz Gertruda się wyrywać, im dwóm jakby do ciebie próbowali wiązać, to może rzucać, ale masz podwójną kość karną za dwóch mężczyzn, którzy cię... Próbuj. Na siłę. 0-1 zawsze może rzucić. A co mi tam? Jesteś tak zdeterminowana, że... Na pochybę. No nie, nie. Bardzo szybko i sprawnie cię unieruchomili.
Jest tak, całkiem przez przypadek próbowałaś walnąć jeszcze raz głową, walnęłaś, nie wiem, w jakiejś skrzynie, głowa rozbita. Tak, walnęłaś w kamień czy w coś, jak się szarpałaś tam na ziemi jeszcze i trochę cię zamroczyło. A w międzyczasie Stanisław fachowo cię związał. Ja tak siedzę teraz tak w toku, gdzieś tak na ziemi, pewnie tak z wyciągniętymi nogami, takie, co tu się stało? Coś się stało z moją córką. I tak na razie amok, szok, niedowierzanie. No i tak, Kazimierz wije się na ziemi, hrabina Potocka... Czy siły się bić? Bić? Hrabina Potocka próbuje gdzieś tam jakąś szmatką czy czymś próbuje ci próbować tamować krwotok w nosa. Mhm. Tłumacz Diego ewentualnie może próbować pomóc Stanisławowi i profesorowi, nie wiem, zaciągnąć Gertrudę w jakieś miejsce. No to sobie poradzimy, jak jej zwiążemy też nogi, no to tam możemy ją przenieść z powrotem do namiotu, niech sobie posiedzi w spokoju. Niech panią obserwuje, profesorze, bo jeszcze gotowa, nie wiem, przegryźć te więzy. Tak. Będę ją... Oko. Stanisławie, czy byłbyś tak dobry i przeniósł resztkę tej butelki z kantyny? To nie na moje nerwy. No, oczywiście. Tak, ręką telepiącą się zanim jeszcze naleję sobie do szklanki i próbuję uspokoić nerwy. Nie wiecie, co tu się właściwie dzieje w tym obozie, a robotnicy, którzy się temu wszystkiemu przyglądają, no wyglądają na bardzo, bardzo zmartwionych i tylko patrzą na was i tylko kręcą głową i... No to do nich mówię, koniec widowiska. Więc oni, jakim spać. Diego przetłumaczył co mówisz mniej więcej, najprawdopodobniej to niechętnie, ale oddalają się w kierunku swoich namiotów, żeby Gertruda związana wylądowała w namiocie, tak? O tak, pod okiem ojca, który postanawia uspokoić nerwy. Stanisław, co robi? Myślę, że znajdę sobie gdzieś jakiś stołek, tak żeby sobie posiedzieć przed namiotem, nie? Mhm. No pewnie będę próbował, prędzej czy później tak mnie pewnie znuży sen jakoś pewnie, więc pewnie zasnę, nie? Mm-hmm. A Kazimierz? Tak dalej. Leży, tak jak jego godność, wiara w ludzi i nadzieję na powodzenie tej misji. Patrzy się to na tłumacza, to na hrabinę, która jest obok, z braku absolutnie czegokolwiek, co mógłby uczynić. Jeżeli już ma obandażowany ten nieszczęsny nos, który nie jest nastawiony, bo ktoś nie potrafi w pierwszą pomoc, to przytulił policzek do kolana hrabiny, bo naprawdę chyba nie ma już hrabina osoby, ma powodu, jeszcze, którego... Hrabina ma jeszcze pierwszą pomoc, więc jak chcesz, to mogę próbować ci nastawić. To niech spróbuje to zrobić porządniej, bo ewidentnie pan Stanisław próbował go zabić. Po raz drugi dzisiaj. Kurde, nie, to no po ale... raz drugi trzeba pierwszego rzucić w stronę odpowiedzi, a nie Gertrudę. Ale teraz masz panią hrabinę, możesz ją wrzucić. Ale pani hrabina jest to jedyną rozsądną osobą na stanie. No ale ty też, no ale to wszystkich chcesz rzucić, a nie tylko wybraną osobę. Niestety, złamanie jest na tyle poważne, że nawet hrabina nie jest w stanie ci nastawić tego nosa złamanego, który już spuchł potężnie, jest taką napuchniętą takim kulfonem się zrobił. Musisz oddychać przez usta, bo przez nos nie ma w ogóle nie rady. Przegroda nosowa jest tam zdruzgotana na pewno bardzo mocno. Czuję, że mam wielkiego ziemniaka na mordzie. Który pulsuje takim tępym, łupiącym bólem, już w ogóle wory pod oczami ci tam prawie wywaliło, już takie oczy prawie zapuchnięte masz z tego, wiesz. Wróci pan Jan, pani hrabino. I załamie ręce. A myślisz, Kazimierzu, że on wróci? Bo ja zaczynam wątpić w całe powodzenie czegokolwiek w tym obozie. No, powinien wrócić jutro. Jak do wieczora się nie pojawi, to obawiam się, że... Hrabina razem z Diego pomagają ci wstać i gdzieś cię prowadzą. Czy do twojego namiotu, czy do namiotu, w którym leżałeś wcześniej, kiedy... Ja myślę, że do mojego namiotu. Nie wiadomo, czy ktoś by tam jeszcze nie próbował mnie zabić po raz trzeci, tym razem skutecznie. Ale w każdym razie nadal w głowie ci się kołacze, że... Wiesz co, kołacze się kołacze. Może hrabina, może Diego mogliby poznać odpowiedzi na dnie urwiska. Ale to jest trochę na takiej zasadzie, że trzeba by to zrobić, ale kurde, nie ma siły. Trzeba by się ruszyć, ale kurde, nie ma siły.
No i tak, profesor, co robisz przy Gertrudzie? Bo ona ewidentnie no, jest związana, Gertruda, jesteś związana, ale nadal twoja matka cię pilnuje. Ja pewnie tak przysiądę bliżej, nie wiem, jakiś stołek sobie postawię obok łóżka, jak tam ona jest związana i będę próbował z nią rozmawiać tam. Dziecko drogie, co w ciebie wstąpiło? Co się stało? Nie wiem, jakaś smutna rzecz? Ktoś cię skrzywdził? Możesz mi wszystko powiedzieć. Wiesz, że ja przecież cię wysłucham i na pewno ci pomogę. Ja, ty słyszysz z jej ust płynące słowa i widzisz, że ona po prostu postanowiła się nad tobą pastwić. Ona się teraz patrzy na ciebie z takim jakby poczuciem wyższości, z takim spojrzeniem pogardliwym, że dałaś się jej pokonać, że po raz kolejny z tobą wygrała. Po raz kolejny postawiła na swoim i jest tak, jak ona chce, a nie tak, jak ty chcesz. Jeszcze przystawiła sobie do ciebie stołek, żeby się napawać twoją porażką, żeby karmić się twoim wstydem, bólem. Gertruda zaczyna coś mówić, ale bardzo... Zaraz próbuję coś mówić, ale jego mikrofon tu mówi nie. No, nie wiem, co się dzieje. Mówię, że Gertruda próbuje coś mówić, ale mówi bardzo cicho, bardzo niewyraźnie, jakby coś mamrotała do siebie pod nosem. Ja tak troszkę się zbliżę, ale mając na uwadze to, co ostatnio próbowała zrobić, tak nachylę się. Zachowuję odległość. Przytrzymując jej głowę, tak żeby nie mogła nagle sobie odwinąć. Tak ucho praktycznie przy ustach, ale tak nie, żeby mogła gryźć. Tak tu bezpiecznie, ręka na czole i tak... Tak, dziecko, słuchaj, mów do mnie. Co tam szepczesz, dziewucho? Mów głośniej. No to nie ugryzę. ale mogę... I znowu cię ucięło. Urwało. My chyba przeciążamy jeden internet. Mówię, że nie ugryzę, ale mogę opluć. Możesz. Nie zrobię uniku. I kiedy się nachylasz na nią, to ona tylko robi takie... Widzisz, że miałaby ochotę cię ugryźć, po prostu zbiera i robi chlas cię w twarz, nie? Tak przecierając to. Taką sążnistą pulfociną, tak? Tak. Z twarzy zrzucam na ziemię. O nie, młoda damo, tak nie będziemy rozmawiać. Ja wiem, że ciężko ci było, że wiele przeżyłaś, że... To, co tutaj się dzieje, to nic dobrego, ale tak nie możesz traktować swojego ojca. Już ja ci pokażę, że trochę szacunku trzeba mieć dla swoich rodziców. No. I zgaszę jej światło. W jakim i będzie sobie. No, że, no, w namiocie zgaszę światło. Że zgasisz światło. I zgaszę i zostawię ją w ciemności. I będę tak z dystansu serwował. Więc twoja matka, po tym jak napluła się jej w twarz, w końcu odpuszcza. Widzisz jej zagniewane spojrzenie i takie pełne odrazy, jak patrzy na ciebie. Ale leżysz dalej skrępowana na łóżku, a ona gasi lampę i niknie w mroku. Zostajesz sama ze swoimi myślami i tym gorzkim poczuciem tego, że nie uniemożliwiła twój zamysł wysadzenia obozu, ale jeszcze dychasz. Ciągle jeszcze jest. Dopóki jest w twoich żyłach ciepła krew, dopóki dychasz, to twoja matka nie będzie cię mogła powstrzymywać wiecznie. Stanisław, ty w końcu siedzisz tam na zewnątrz obozu, znaczy namiotu, próbując gdzieś tam ostudzić trochę zmysły na chłodnym powietrze nocy. Ale w końcu, chcąc nie chcąc, zmęczenie całego dnia i wszystkie emocje, które na ciebie spłynęły, dają się we znaki i twoja głowa zaczyna coraz bardziej lecieć, raz, drugi, trzeci, aż w końcu przysypiasz. W końcu przysypiacie wszyscy, prędzej czy później, zmęczeni, poranieni, pokonani. Czy hrabina została w moim namiocie? Tak. Żeby przy tobie czuwać. Okej. Ale i tak oboje w końcu zasypiacie. Stanisława wyrywa ze słodkich objęć Morfeusza odgłos takiego pacnięcia. Takie pac, potem drugie pac, pac. No, próbuję otworzyć oczy. I chwytam ewentualnie, że to jest ręka, to chwytam ją odruchowo. Coś uderza cię w ramię, nie? Też tak momentalnie
wojskowym zwyczajem wyrywasz się z tego snu i tak się rozglądasz i widzisz, twój wzrok taki zaspany próbuje się zogniskować w najbliższym otoczeniu i widzisz, jak przed tobą na ziemi leży ptak, a właściwie truchło ptaka i za chwilę pum, na ziemię pac, spada kolejny ptak, znowu spada kolejny ptak i tak z powietrza nagle zaczyna spadać coraz więcej martwych ptaków, które otwieram, spadają... Ten boły spadają... namiotu. Profesorze! Profesorze! Niech pan się zbudzi! Ojejku. Stanisław? Co się stało? Pan zobaczy, co się dzieje. Co? Gdzie? O czym? Pokazuję na zewnątrz. Tylko słyszysz, profesor, słyszysz, jak tak w namiot coś pac. Martwe ptaki spadają na cały nasz obóz. Ale jak to? Martwe ptaki? Skąd? Ile? Wychylasz się z namiotu, to deszcz martwych ptaków już ustaje, ale obóz w dużej części jest usiany truchłami ptaków. Wszystkie wyglądają na jednakową odmianę. Nie znasz się na ornitologii na tyle, żeby wiedzieć, co to za ptak, ale być może ktoś z robotników albo Esteban, gdyby tu z wami był, wiedziałby, co to za ptaki, ale obozowisko usiane jest w truchłach martwych ptaków. Esteban tu bozie jest, ale ja na, pierwsze... Na niebie powoli zaczyna świtać. Pierwsze, co tu jak widzi to profesor, to zaczyna... Rzućcie na poczytalność. Stanisławie i tym Jarosławie, rzućcie na poczytalność. Tak. Choćbyś mnie nie prosił, to no, nie weszło. No to K3 tracicie poczytalności. Mhm. Stanisław 3, tak? Oj, Stanisławie, a Kazimierz? Jaki jest tu prefiks do pisania, do rozdawania? /R/ Spacja. To Stanisławie, ja cię poproszę jeszcze rzut na mordercze podszepty. No czemu? A czemu nie? Bo spełniłeś warunek do odpalenia morderczych. Okay. Ale nie ma broni. Mam, strzelbę trzymam. A czy zatkiem sobie od tego. Od martwego ochroniarza mam. Kurwa mać. To się będzie działo. O Boże. Czy myśmy skończyli sesję? Zaraz skończymy chyba. Znaczy... Ktoś na pewno skończy zaraz. To jest pytanie właściwie. Jak on odwróci się do mnie tyłem, to wystrzelę mu w plecy. A potem zabiję Gertrudę. Dobrze, więc kiedy profesor się odwraca do ciebie plecami, strzelę, żeby... Czy rzuć na atak, zobaczymy, czy się broń nie zatnie, żeby jakiś pech, czy coś. Jakieś ułatwienie, czy coś? Znaczy, masz kostkę ułatwiającą, tak, za bezpośrednią odległość i odwrócenie się tyłem, nie? Trafiasz... Z tego, co wiem, do 10 metrów to jest 2K6. Tak. Chyba, bo to jest jakaś, miała być jakaś marna strzelba, nie? Mhm. Dwururka jakaś tam. Cztery. Więc... No to wywalam drugą, z drugiej lupy. No to rzuć jeszcze raz, nie? Ja nie mogę. Nie, znaczy, nie no, dostałeś strzał w plecy. No to... Strzał w plecy, to spadam na ziemię. Z ułatwieniem czy bez? Tak samo. Chryste, panie, zabić mnie chcą. No i trafiasz. I to chyba nie tylko chcą. Ale same rzuty mam. No w sumie 8. Łącznie. Super. 8. Więc wypala do ciebie... Test kondycji musisz rzucić. Już rzucę, nie ma problemu. A, miałem to kliknięcie, ale weszło. Więc przy bladym świtem, kiedy skończył się deszcz martwych ptaków, ogarnięty jakimś amokiem, nie wiem, chyba Stanisław stwierdził, że to wszystko wina profesora i jego córki, więc bez namysłu, kiedy tylko profesor obrócił się do niego plecami, podniósł strzelbę i nacisnął oba kurki naraz, oddając podwójny wystrzał, który potwornym hukiem rozerwał ciszę w obozie, a profesor targnięty bezpośrednim trafieniem chmarą śrutów w plecy, po prostu wrzucony do przodu, ryjesz, tak jakby wiesz, rzuca cię do przodu i jeszcze tak ze 2-3 metry po ziemi po prostu tak przejeżdżasz, tak i leżysz.
No leżę, to rozwalony nic, na skamleć z bólu i rozwalony na co się na ziemi. A Kazimierz, zrywasz się. Przygotowuję broń. Kazimierz, Kazimierz i Karabina Potocka, zrywacie się na równe nogi. To samo Gertruda, która podrzuca się na łóżko, ale dalej jest skrępowana. Dalej jest skrępowana, no i z tego. Z namiotów wyskakują pierwsi robotnicy. Ale Stanisław, masz czas przeładować. Tylko rzuć mi na szczęście, czy masz przy sobie te lufki, czy jak się to nazywa, loftki od strzelby. Na czemu nie? Na pewno w kieszeniach to mam. No, kurczę, jestem żołnierzem, nie chodzę tylko z dwoma nabojami, kurde, no bez jaj tutaj. Jakieś ułatwienie poproszę. Do rzutu na szczęście? No dobrze, za to, że jesteś żołnierzem, to masz ułatwienie do rzutu na szczęście. Dziękuję. Tak, więc masz jeszcze, powiedzmy, że masz rzuć K10, ile masz naboi jeszcze przy sobie? Pewnie jeden. No tak wejdzie pewnie. Nie, do 9, yeah! Masz jeszcze 9. Starszy. Taki pasek z loftkami masz skórzany i tam masz powkładane i wyciągasz dwa i łamiesz. Jarosławie! W tym momencie myślę, że Kazio już doleci do tego. Znaczy wyskakujecie z namiotu, no. I widzicie no. Stanisława, który właśnie skończył przyładowywać strzelbę i z powrotem ją... I profesora pod nim pewnie, co nie? No profesora leżącego tam 2-3 metry dalej na ziemi, rozciągniętego tak, i kałuża krwi się rozpływająca. To lecimy do profesora zobaczyć, co się stało, dlaczego, po co i na co. No. Pierwsze pytanie, żyje? Jeszcze tak. Dopadasz do niego, no rzuć na medycynę, jak jeśli ona sobie jeszcze żyje. On dopada do niego, to ja wiesz, takie jeden, dwa kroki do przodu wymierzam i teraz Kazia. To tak. Myślę, że Kasiu zdąży powiedzieć jeszcze bardziej do tej hrabiny, żeby pomogła mu go opatrywać, bo ona umie bardziej. Żeby zasłoniła się własnym ciałem. Nie, żeby okay, pomogła opatrywać pana Jarosława. Pan Jarosław to jest ważniejszy. Mhm, oddawaj strzały. No, nie trafiłeś. Co? Druga lufa. Oddałeś strzał, ale chmura śrutu przefrunęła. Po prostu akurat Kazimierz przyklęknął przy profesorze, a chmura śrutu nad nim, nie? No to schodzę jeszcze te pół kroku i z drugiej. Dobra, zorientuję się, co się stało w momencie, kiedy on przeładowuje? Zawsze masz szansę na... Albo lepiej, lepiej zrobię, nie. Po prostu jak tam chmura poszła, on cały czas się nad nim pochylał, to ja w takim razie będę chciał podejść i go kolbą zdzielić, ale może pewnie coś jeszcze zrobić, nie? Bo to będzie... Zawsze może próbować unikać, nie? No to ze zdzielenia kolby. Wiesz co, nie? Ja nie rzucę na unik, tylko na bijatykę. Będę chciał złapać tą kolbę i wiesz. Pamiętaj, że masz koszkarną za to, że jesteś ranny, nie? Tak, pamiętam. Twój pęd wykorzystać przeciwko tobie. Oj, nie. Ale no to Stanisław tak. Maczeta ma chyba K6 albo K8, czyli kolbę można było traktować w podobny sposób. No nie, no maczeta jest pięta, kolba nie. No to jak kolba to K6, więc K6 rzuć na... Idealnie. 3. Żyjesz? Czy zgodnie? Nie. 0, nie? 0. Czyli tracisz przytomność najprawdopodobniej. Mm-hmm. Jesteś w stanie agonalnym. Czy to było trafienie, zapewne ci poprawił w twarz znowu, albo gdzieś w górę. Tak. Tam kość twarzoczaszki zjął w mózg. Film wyłączony. Za to hrabina wpisk, ja sobie rzucę jej rzut na poczytalność, bo ona jest świadkiem mordowania ludzi, więc... Mogę stwierdzić, umarłem z miłości. Nie zdaję, więc tutaj rzucę D6. A ja mam co powiedzieć, umarłem zarznięty jak prosiek. O, hrabina dostaje ataku szaleństwa. Więc... Rzuca się z ogniska. Jeszcze na koniec zabij wszystkich, to znaczy siebie też, nie? Więc wiesz, tak, i koniec... po prostu zaczyna piszczeć w niebo głosy i ten. I po prostu ona tak i po prostu zabiera, po prostu piszczy, drze się i po prostu, wiesz, skamieniała z przerażenia, nie? I jeszcze to będzie trwało przez K10 rund, więc ona... K10 rund jak zwykle bez użyteczne. 8, więc tak. Widzicie jak... A czy profesor jeszcze żyje? Tak, bo profesor tak? Jeszcze żyje, tak? Kazimierz tak. No to przykładam mu strzelbę do głowy i wypalam z drugiej rury. Ale ja się zachowuję się jak martwy, ja się nie podnoszę, to nie wiem. Ale tak wiesz. Jak też, nie rozumiem.
Tak. Ja sobie wbiłem do głowy, że ty molestowałeś swoją córkę. Dlatego cię zabijam do końca. Tak samo Kazimierz. Dlatego ona tak się zachowywała. Tak sobie to tłumaczę w głowie oczywiście, nie? A ty mi w tym pomogłeś, w tym wiązaniu i PTS-em, nie? To, to już rozwiążę. O tym zapomniałem. Wiem, że wszystko wiem, co ci twój ojciec zrobił. Już nie żyje. Tak, nie rzucaj, bo to w sumie... Strzelaj, na obrażenie po prostu. Tak, tak. Natomiast przyłożenie. Zresztą, czy ja... żyję! Jeszcze żyję, bo jedno obrażenie, tak? Jedno obrażenie! Po kawałeczku tej... Rozwaliło ci kawałek ucha. Ale robotnicy na widok rzezi, jakiej dokonuje Stanisław, uciekają po prostu wpadają w popłoch i po prostu z krzykiem po prostu spieprzają gdzie się tylko da, wiesz, biegiem między namiotami, gdzieś tam w kierunku ciężarówek zepsutych, żeby za nimi się schować i gdzieś tam biec w kierunku drogi, która wiodła do Lamechorady. Być może nawet któryś w panice jeszcze zobaczyli te martwe ptaki, to już w ogóle darli ja się. Ja pomagam w tym generalnie, bo celuję teraz do tłumu. I tak powiedzmy z dwa strzały oddam w kierunku tłumu. Tak, strzelasz, nie? I niektórzy gdzieś tam, ktoś w panice krzycząc Anczanczu, coś tam spada w przepaść. Inni gdzieś tam się rozbiegają, nawet wasz kucharz i ten. Kucharz to nawet próbował cię szarżować z nożem. Henry próbował zajść gdzieś tam z boku, ale w ostatniej chwili odwracasz się i pakujesz mu salwę śrutu prosto w klatkę piersiową, posyłając go na glebę. No i myślę, że zanim zamkniemy tą historię rzezią w obozie i tym, że zanim tu jakakolwiek pomoc tutaj dotarła, to już nie było z tego obozu praktycznie co zbierać. Co robi na koniec Stanisławie? Zamknij nam jakimś takim preepilogiem dzisiejszą historię nieudanej wyprawy do... Rzucę sobie mordercze potrzeby. Czy coś jeszcze? Zabij ich w przepaść. Po siebie. Wiesz co, myślę, że tak. Jak wszystkich już jakby zabiłem, oprócz Gertrudy, bo gdzieś do głowy sobie wsadziłem, że ona była przez swojego ojca męczona i tak dalej. Wziąłem jeszcze hrabinę, bo uważałem, że ona jest zepsutym człowiekiem. Mimo, że się szarpała, to wrzuciłem ją w przepaść. Ona, wiesz, była tak rozhisteryzowana, że nawet tak bezwolna trochę dała się po prostu tam, wiesz, złapać i zaciągnąć i wrzucić, nie? W jednej historii to hrabina zepchnęła Stasia w przepaść, a teraz Stasiu zepchnął hrabinę w przepaść. Fajnie. Czy profesor przeżył, to nie wiem, bo na pewno go kolejny raz gdzieś do niego nie strzelałem. Myślę, że w pewnym momencie ten morderczy potrzeb odszedł gdzieś na bok i w momencie, kiedy hrabina spadała, Stanisław się ocknął, przeszedł się po obozie, zobaczył, co się wydarzyło i myślę, że sobie po prostu usiadł i strzelił sobie w podniebie, no w łeb, nie? Gdzieś tutaj, zanim, tak sobie przyłożył. Zanim ta ostatnia scena się rozegrała i w obozie zapanowała śmiertelna cisza, to kątem oka widziałeś zarys mężczyzny ubranego całego na czarno, który siedział sobie na jednej ze skrzyń i czułeś, że to jest to, co musisz zrobić, że musisz domknąć całą tą historię i że oddanie się w słodkie objęcia śmierci zamknie całą tą historię i przerwie klątwę Anczanczu, więc tajemniczy mroczny mężczyzna jest jedyną postacią, która towarzyszy ci w ostatnich chwilach, a potem nie ma już nic. I dziękuję wam serdecznie za... Ewentualnie szamocząca się Gertruda jeszcze. Tak, jeszcze jest szamocząca... Umarła z głodu. Szamoczącą Gertrudę... szamoczącą Gertrudę, myślę, że oszalałą, jakąś tam szaloną... Jaguar zjadł. Prawie, że zagłodzoną, odwodnioną znajduje ekipa ratunkowa, która dociera tutaj kilka dni później. Ale Gertrudo, może ty powiesz jeszcze, czy pozwolili ci żyć, czy też zatuszowali sprawę i stwierdzili, że nikt tego nie przeżył, był jakiś wypadek, katastrofa i czy jako obłąkana trafiasz do zakładu w Limie dla obłąkanych i nigdy nie wracasz do Polski, czy też po prostu kończysz żywot, bo kompania kolejowa postanawia zamknąć tą sprawę tak definitywnie.
Nie, myślę, że oddział zamknięty gdzieś w Ameryce Południowej to no, jest... Tak, w Limie, w stolicy Peru, gdzieś tam w kaftanie zamknięta w czterech ścianach i w towarzystwie mrocznego mężczyzny, który czasami cię odwiedza i się do ciebie uśmiecha i opowiada ci tak. historię swoim miękkim, ciepłym głosem. To ci będzie towarzyszyło już... Tak, wśród mieszkańców przybytku zostaje znana jako Labrucha Blanka. A co to znaczy? Biała wiedźma. Aha. Może i tak. No i takim to tragicznym i smutnym akcentem kończymy historię tajemnicy czarnego sarkofagu, która nigdy nie została rozwiązana. I jakieś wrażenia na koniec? Zajebiście. No, w sensie całkiem inna historia niż to, co znaliśmy, albo poznaliśmy, tak powiem. Ale to ja... taki był clue, nie? Właśnie śmieję się, że jak raz mieliśmy historię, w której czysto technicznie większość postaci powinna przeżyć i to jest nasz pierwszy total party kill u żurafa. No. Timeline rozjebany. Musimy częściej zapraszać na sesję. Ale nie, to faktycznie ogólnie, pasowało dobrze. Ogólnie zdradzę wam ten mechaniczny sekret, że mordercze podszepty odpalały się co 5 punktów straconych poczytalności, więc sumarycznie, więc jak się komuś 5 nazbierało, to odpalałem mu morderczy podszept, nie? No to ja nie miałem żadnych, jako jedyny. Dlatego nie miałeś pewnie, jako jedyny, bo faktycznie... Bo ja straciłem teraz dopiero 3 punkty poczytalności i tyle. Ale gdyby... Na początku sesji napisał, że Stanisław 4 ciężarówki, co tam było, i Kazimierz, tak? Bo coś tam napisał i ten... No to się okazało, że wszystkich po kolei wykończył. Tak. Ale co ciekawa mechanika, podoba mi się to w tej przygodzie, bo ona tam jest raczej taka dosyć prosta i... Może nie liniowa, ale raczej nie jest skomplikowana sama w sobie, ale ta mechanika tych podszeptów jest fajnie wprowadzona tutaj, że jest można... Zajebista, tylko że... Typowo na jedno strzała tak bardziej, moim zdaniem, ta mechanika sugeruje. No chyba, że nie wiem, bardzo zachowawczo się gra. Ewentualnie to tak. No. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś faktycznie by słuchał tych podszeptów, to ja nie wiem, jak można skończyć tą przygodę, nie zabijając wszystkich. Znaczy to też zależy może, co wylosujesz, nie? Tak, bo to generalnie no to w sumie zdźgnij ich nożem, to zaszczel ich i... No to 3 to są takie bardziej, a reszta to jest otruj ich jeszcze jest, nie? No to takie długoterminowe tam, bardziej. Ale... Tam jeszcze zdradzę wam, że było też moment, tylko to na późniejszą chwilę, jakbyście przeżyli dłużej, że każdy zostaje zmuszony do wyjawienia swojego największego sekretu, otwarcie w towarzystwie pozostałych i też jakaś interakcja by się z tego wiązała, na przykład Gertruda by się przyznała, że otruła matkę, nie? I co na to jej ojciec? No. Tu widzę, że dużo zależało od tego, na kogo akurat trafi coś. Mm-hmm. Akurat tak. Tu pechowo trafiło na mnie, gdzie ja po pierwsze jako gracz raczej idę do przodu, a po drugie raczej postać do walki jest, więc... I miałeś broń i... Tak. No. Jakby trafiło na jakąkolwiek inną z naszych postaci, żeby strzelać trzeba było do ludzi, no to by było inaczej. Trzeba by się dorwać do tej broni, a pewnie druga postać byłaby w miarę przytomna i może by to wyratowała, więc... Tu akurat też mi się bardziej podobał ten, jak właśnie Gertruda, jak była odgrana po prostu, że wpadła w amok, jeszcze złamała nos, dusiła. Ta pięta będzie po prostu... No, słuchaj, dopóki MG nie powie mi, że znów działam racjonalnie, to działam nieracjonalnie. O, to też jest bardzo z takiego fajnie. Wychodzę z założenia. No dobrze, no to prawie już, no 23 wybiła, więc taka nasza pora. Jeszcze raz dziękuję wam za udział, fajnie, że wam się podobało. Skończyło się jak się skończyło w Cthulhu. Często tak bywa, że się kończy źle. No ale u nas na kanale po raz pierwszy tak naprawdę, bo mocno źle się skończyło. Wcześniejsze jakieś przygody nie kończyły się aż tak drastycznie. Happy endy są przereklamowane. Ja w tym miejscu wam dziękuję i żegnam się serdecznie, pozdrawiam, życzę dobrej nocy i do zobaczyska. Na jakichś kolejnych sesjach i kolejnych streamach z RPŚ-ków. Pa, pateczki. Na razie. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.